Minęła godzina 15:00. Serdecznie witam w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Witam Państwa burmistrzów, panią skarbnik, pana Wiesława Orczycha, pana mecenasa, panią prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Witam wszystkich Państwa radnych. Otwieram 23. zdalną sesję Rady Miejskiej w Złotowie. Stwierdzam prawomocność obrad. Mamy obecnych 10 radnych, plus usprawiedliwiona została pani Mariola Werner oraz pan Maciej Zając. Jest nieobecny pan Janusz Justyna, pan Łukasz Piosik i pan Stanisław Wojtuń. Na razie nie mam informacji od panów, czy będą jeszcze obecni na tej sesji. Zatem przejdziemy do powołania sekretarza obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję pana Grzegorza Kolerę. Panie Grzegorzu, czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Został przedstawiony państwu porządek obrad. Czy są do tego porządku obrad jakiekolwiek pytania? Nie widzę, a więc przejdziemy do kolejnego punktu. Szanowni Państwo, wpłynął wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wczoraj także wpłynął wniosek o uzupełnienie tego wniosku. Stąd ta dzisiejsza zdalna sesja. Punkt trzeci. Udzielenie informacji i wyjaśnień burmistrza miasta Złotowa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 dotyczącej roku 2021 odnoszącej się do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Złotowie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj zabrać głos? I jak na razie nie widzę, czy ktoś z Państwa obecnych w sali sesyjnej chciałby tutaj też zabrać głos? Pan burmistrz, bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Szanowni Państwo, ja rzeczywiście chciałbym zadać pytanie, jaki jest powód zwołania tej sesji, jakie jest uzasadnienie tej uchwały, że spotykamy się tutaj w trybie nadzwyczajnym i prosiłbym o wyjaśnienie powodów, inicjatorów zwołania tej sesji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj zabrać głos? Pan Roman Grzywski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Witam pana przewodniczącego radnych, kierownictwo Urzędu Miasta na czele z panem burmistrzem. Proszę państwa, dzisiaj temat jest sesja nadzwyczajna, myślę, bo temat jest też również nadzwyczajny. Kwestia wody, ścieków, jest to podstawowe zadanie własnej gminy, które musi to zadanie zabezpieczyć. Jesteśmy w etapie końcowym wielkiej inwestycji na terenie miasta, która wartość, jeżeli się nie mylę, sięga 52 milionów złotych. Jest to zadanie inwestycyjne pięcioletnie, modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej i kanalizacji gminy Miasto Złotów. I tutaj to zadanie realizowane jest z 2018 do roku 2021. Jest to zadanie skomplikowane, złożone i trudne, bo dotyczy takich rzeczy jak oczyszczalnia ścieków, modernizacja to jest raz. Druga rzecz, chyba jedna z tych takich również najważniejszych, modernizacja sieci wodnej. Tak jak wiemy, w mieście, głównie Stare Miasto, jest to sieć, która ma około 100 lat, czy ponad 100 lat i należy ją sobie zmienić i to w trakcie jest realizowane. Oprócz tego są też zadania dotyczące kanalizacji ściekowej w mniejszym zakresie, ale też jest to realizowane. Myślę, że to zadanie jest trudne, skomplikowane, złożone. Część z Państwa, jak te materiały miała odnośnie, to są potężna, jest dokumentacja, która liczy nawet chyba kilkaset stron. I tutaj decyzja Rady, to jeszcze jest w poprzedniej kadencji była taka, że miasto musi tutaj też w to zadanie wejść i nas wspomóc, bo są to wiadomo środki różne zewnętrzne,
ale bez środków naszych, które miasta tego zrobić tu nie można. I tutaj decyzja nasza była, żeby wspomóc tą inwestycję, kwota, która została zadeklarowana, jest to 16 milionów złotych. W roku 2018 z budżetu miasta Złotok, na to zadanie w ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 1 600 000, w roku 2019 4 miliony 900 000, w roku 2020 4 miliony 500 000. Z tego tutaj po rozmowach z panią skarbnik, pani skarbnik stwierdziła, że będzie ta kwota przelana w listopadzie tego roku. Nie wiem, czy to jest sposób przelane, czy nie. No i został ten rok nam, ostatni ten rok z tej transzy, rok 2021, 5 milionów złotych. To zadanie toczyło się w miarę dobrze, nie było jakichś większych problemów. Tutaj kierownictwo wodociągów, myślę, że wykonywało to właściwie. Jest etap końcowy. No, nikt z nas tu nie wie, czy to będzie zakończone w roku 2021, bo wiemy, że mamy czasy teraz takie troszeczkę jakieś inne i trudne i te, z tymi zadaniami różnie bywa. Ale z tego, co tutaj jestem akurat tym, znaczy radnym, który praktycznie byłem na wszystkich komisjach, wszystkich sesjach uczestniczyłem, bodajże tutaj w marcu czy w kwietniu na jakiejś komisji był temat, że kwestia dofinansowania będzie analizowana i tutaj, no, myślę, że tutaj, ale tu nie było jakichś decyzji wiążących. Sesja, która była ostatnia, poprzednia, oczywiście w każdej tutaj sesji są zmiany budżetowe i wieloletniej prognozy finansowej. No i ja jak myślę, że akurat mówię tu za siebie, bo to znaczy różnie, to każdy z nas jest radnym i obowiązki swoje wykonuje. Ja staram się te materiały, które na sesję przychodzą, czytać. Jest ich nieraz sporo, bo jest kilkaset stron, które nieraz są analizy sprawozdania. Odnośnie spraw finansowych zmiany się dokonuje w sumie co roku. I tutaj akurat na tej ostatniej sesji to były takie zmiany, które nie miały większego wpływu. I faktycznie w wieloletniej prognozie finansowej, bo jest to w sumie 15 załączników, i przyznaję się, że nie doczytałem do końca, bo bym na pewno te pytanie zadał na tej sesji, że są zmiany w zakresie dofinansowania wodociągu na te zadanie inwestycyjne. Kwota 5 milionów złotych i ona została zabrana z tego zadania. No i praktycznie jestem na wielkim szoku, jaka jest decyzja odnośnie tej sprawy. 5 milionów złotych dla miasta jest to potężna kwota. Jakby to wziąć tutaj na kwestię wydatki majątkowe, jakby one sięgały 14-15 milionów, to mamy jedną, w sumie trzecią. To jest istotna, ważna rzecz. Ale myślę w tym wszystkim dla miasta są rzeczy ważne, istotne. Jest to droga, ścieżki, różne rzeczy, które się tutaj toczy, ale to, co trzeba włożyć w ziemię, to są takie, tego tu nie widać. I akurat ja myślę, że bardzo ważne, istotne jest, żeby te zadanie było właściwie wykonane, zrealizowane. I dlatego tutaj ta sesja nadzwyczajna jest po to, bo praktycznie takie pytanie na jednej z komisji, bo to była komisja łączna, później była sesja, z strony radnych nie było zadane. Pan burmistrz też nie wspomniał ani jednym słowem, że takie będzie to wykonane. Na tych komisji, na sesji nie była obecna pani skarbnik, to zawsze była, ale to może jakieś inne sprawy tu losowe, bo wiemy teraz, jak się tutaj różne są po prostu rzeczy odnośnie kwarantanny, pracy zdalnej w tym zakresie. Ja myślę, że jest tutaj czas, aby podjąć stosowny wniosek, żeby te zadanie wykonać, bo ja z tego, co wiem, to będzie na pewno trudno, że jeżeli tych 5 milionów miasto nie da, że wodociągi sobie z tym sobie poradzą. Brakuje mi w tym po prostu wszystkim głębokiej analizy, że kondycja jest taka, mamy tutaj, można to robić tak. I dlatego tutaj bym prosił pana burmistrza, panią prezes wodociągów, przewodniczącą rady żeby ten temat wyjaśnić dokładnie nam, bo myślę, że to jest istotna, bardzo ważna sprawa. A sesja zwołana jest w sumie po to, bo no po prostu z tego pata trzeba wyjść. Jeżeli taka sytuacja będzie, że trzeba też sobie pieniądze dać, to oczywiście wieloletnią prognozę trzeba zmienić i takie to mamy w załączniku do projektu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Żelichowski, proszę. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana Przewodniczącego, Pan Burmistrzów, Panią Burmistrz. Ja mam takie pytanie, Panie Burmistrzu, czym jest spowodowane wycofanie, to znaczy propozycja, którą Pan złożył, żeby wycofać te 5 milionów złotych, które było zapisane na rozwój tej sieci wodociągowej? I drugie takie pytanie, czy nie odbije się to na skutkach wody i ścieków, jeżeli tych pieniędzy nie zabezpieczymy? I czy MZWiK jako firma nie będzie musiała tych pieniędzy dołożyć ze swoich środków, czyli podejrzewam, że z kredytu będzie musiała wziąć kredyt? I jaki to będzie miało skutek w opłatach właśnie w wodzie i w ściekach, które będziemy musieli zapłacić, ponieść? No, zawsze jest w firmach, że się planuje jakieś wydatki. Skoro jest to zadanie wieloletnie, na tyle lat było zapisane, znaleźliśmy gdzieś te środki i uznaliśmy, że powinniśmy je przeznaczyć. No jestem ciekawy, dlaczego właśnie teraz nagle wycofujemy te 5 milionów złotych na ten, czy to już jest inwestycja zakończona? Chciałbym, żeby pan, no bo nie wiem, ktoś tą decyzję podjął, czy pan, czy pani prezes MZWiK-u, czy no nie wiem, kto to podjął tą decyzję, że tych pieniędzy wystarcza, bo ja rozumiem, że wystarcza tych pieniędzy oprócz tych 5 milionów i dlatego zostały wycofane. Chciałbym wiedzieć, dlaczego właśnie te pieniądze zostały wycofane i jaki to będzie miało skutek finansowy w opłatach na przyszłe lata w wodzie i w ściekach. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze, proszę bardzo, pan Krzysztof Koronkiewicz. Witam wszystkich serdecznie. Ja chciałbym też zabrać tutaj głos, bo tutaj częściowo już nawet mogę Krzyśkowi odpowiedzieć, bo kontaktowałem się, nie widzę, żeby była pani prezes, chociaż zapraszaliśmy ją, nie wiem jak to jest, dobrze, że wcześniej przedzwoniłem. Skutki tego błędu to są takie, że będzie 50 groszy prawdopodobnie na metrze, no przez dłuższy okres tego, z tym, że dziwi mnie to troszeczkę, że pan burmistrz wraz z panią skarbnik chcą zabrać te pieniądze ze względu na to, że przypomnijmy sobie, 2 lata temu, jaki triumf był na konferencji prasowej burmistrza, jak to pozyskał, pan burmistrz się chwalił, jak pozyskał pieniądze, co tak naprawdę to nie było też do końca prawdą, bo to tylko zasługa była pracowników MZWiK-u. No ale sukces ma zawsze jednego ojca, także niech tak będzie. Chwaląc się inwestycją, chwaląc się tym, jakie będą remonty i tak dalej, panie burmistrzu, dlaczego pan pod koniec tej inwestycji kładzie kłody pod nogi firmie? Przecież to wie pan dobrze, że nie będzie dobrze skutkowało dla mieszkańców, bo tak jak mówię, podwyżka jest pewna, minimum 50 groszy na metrze. Jest to jakieś tam obciążenie dla budżetu mieszkańców. Przypomnę jeszcze tylko, że jeżeli inwestycja się skończy, będzie nas czekała jeszcze jedna duża podwyżka wiążąca się z amortyzacją, to może to, co wiem, to może być w granicach 2,50 do 3 zł, to też będzie bardzo dużą podwyżką. Tak w zasadzie to dla mnie to troszeczkę pan na szkodę miasta tutaj, może miasta może jak nie, jak no chociaż miasta też, bo jednak utrudnia pan zakończenie realizacji tego procesu, ale też troszeczkę przeciwko mieszkańcom. Pan, który jest burmistrzem, który został wybrany przez mieszkańców, robi coś przeciwko właśnie swoim wyborcom. Ja tego tutaj też nie rozumiem. Myślę, że powinniśmy po prostu to przedyskutować i wprowadzić te 5 milionów z powrotem do budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wełniak. Oczywiście te głosy, które tutaj się pojawiają, są jak najbardziej zasadne, ja nie będę ich powtarzał. Natomiast uważam, że ta dyskusja tego typu i szersza jeszcze powinna się odbyć przy uchwalaniu tej uchwały, którą Rada podjęła parę dni temu. Ja proszę Państwa, można troszkę głośniej mówić, bo tutaj nie dociera ten głos. No, ja mam tu zawsze problem, ale
Ja uważam, to znaczy nie będę odnosił się do tego, co tutaj koledzy powiedzieli, już podzielam te poglądy, natomiast uważam, że ta dyskusja właśnie powinna się odbyć wtedy, kiedy Rada podejmowała tą uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej kilka dni temu. Natomiast wtedy po prostu nikt z kierownictwa urzędu, pan burmistrz, pani skarbnik, nikt de facto nie odniósł się do tych problemów, które nas dzisiaj tutaj sprowadzają. Uprzedzam, żeby nie używać argumentów, że przecież ślepy w karty nie gra i powinien czytać te dokumenty. Ja uważam, że my tutaj sobie jako radni nie mamy nic do zarzucenia, ponieważ każda taka uchwała, szczególnie uchwała dotycząca wydatków na lata do przodu, a więc bo dotyczy to przecież roku 2021, powinna być uzasadniona. Tego uzasadnienia nie było. A w tym przypadku, mimo tego, że uzasadnienie może formalne jakieś tam było, ale nie było żadnego uzasadnienia merytorycznego. Mianowicie to, jakie to skutki będzie miało dla zakładu wodociągów i kanalizacji. To po pierwsze. Po drugie, nikt nie jest w stanie teraz powiedzieć na dzień dzisiejszy, czy zakład wodociągów i kanalizacji będzie w stanie, czy nie może nie w stanie, tylko czy banki zechcą udzielić tak wysokiej pożyczki czy kredytu dla tego zakładu, ponieważ jest to jednak spółka o specyficznym charakterze, mianowicie w 100% udziału podmiotu publicznego, jakim jest samorząd. I proszę Państwa, na końcu. Nie chciałbym powiedzieć tylko tyle, że ja sobie nie mam nic do zarzucenia, że nie zauważyłem tych zmian. Naprawdę nie zauważyłem, ponieważ ja zadałem takie pytanie, czy może stwierdzenie, już teraz nie pamiętam, kiedy była ta uchwała poddawana pod głosowanie, że jest to konsekwencja zmian w budżecie. I tak to zawsze było traktowane, że WPR nie był w zasadzie dyskutowany na sesjach, ponieważ przede wszystkim dokonywaliśmy zmian budżetu. Kończąc, chcę powiedzieć tak, że to wątłe zaufanie do pana burmistrza, które miałem, z dniem dzisiejszym się skończyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ze strony państwa radnych? Bardzo proszę, pan Krzysztof Toronkiewicz. Ja bym chciał jeszcze tak dopytać, bo przypomniała mi się jedna rzecz, którą się dowiedziałem. Chciałbym się dowiedzieć praktycznie od pani skarbnik. Czy to prawda, że na początku roku już pani pisała pismo do Warszawy o zdjęciu tych 5 milionów, że w przyszłym roku po prostu miasto nie dofinansuje tych 5 milionów? I czy państwo, czyli pani i pan burmistrz, myślę, że mieliście taką, macie taką świadomość, przygotowaliście stek pracy dla pracowników z WIK-u, przygotowując nowe papiery, przygotowując nowe wpisy tam do tej Warszawy. Czy mieliście taką wiedzę, że takie coś będzie teraz trzeba bardzo mocno zmieniać w papierowe, po prostu powstanie papierologia, żeby przekształcić to na te, jeżeli otrzymają oczywiście te 5 milionów, a prawdopodobnie jest taka możliwość, że te zmiany będą bardzo duże w papierologii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań ze strony państwa radnych, czy ktoś z państwa obecnych w sali, coś innego chciałby zabrać głos? Pani skarbnik, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Chciałabym pokrótce przedstawić sytuację związaną ze zmianą w budżecie, która była proponowana na sesję październikową. W zmianach do budżetu akurat kwoty 5 milionów państwo nie mieliście, ponieważ ona, ta zmiana nie dotyczy roku 2020. Zmiany dokonaliśmy w wieloletniej prognozie finansowej i w uzasadnieniu do tej zmiany macie państwo wyraźnie napisane, że w załączniku numer 2 dokonuje się zmian kwot dotyczących następujących przedsięwzięć. Wymieniona jest nazwa przedsięwzięcia i napisane jest, że poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych
oraz zmniejszenie łącznego limitu zobowiązań o kwotę 5 milionów złotych. I zmniejszenie to dotyczy roku 2021. Teraz może przejdę do przyczyn. Myślałam, że mogą być do tego zagadnienia pytania. Złożyło się tak, taka sytuacja jest, że akurat w sesji tutaj aktywnie brał udział pan burmistrz. Natomiast ja byłam cały czas dostępna, siedziałam w pokoju u góry. Jeśli takie pytania miałyby miejsce, jeśli mielibyście państwo wątpliwości, byłam gotowa w każdej chwili zejść i państwu te wątpliwości wyjaśnić. Pytania nie padły. W związku z tym uchwała została przegłosowana bez dalszych wyjaśnień. A konsekwencje no, w tej chwili są takie, że rzeczywiście te 5 milionów zdjętych jest z roku 2021. Teraz może przejdę do uzasadnienia. Państwo tak bardzo tutaj mocno argumentujecie, że no, wodociągom będzie trudno i tak dalej. Ja tu przyniosłam całą teczkę z historią jakby tego dofinansowania dla wodociągów. Rzeczywiście jest tak, że w pierwszej fazie, kiedy wodociągi występowały o to dofinansowanie, myśmy jako gmina zdecydowali się udzielić, no zwiększyć fundusz o ponad 11 milionów złotych i taka sytuacja miała miejsce od razu. Od razu dokonaliśmy zapisów stosownych w WPF-ie i była jakby tutaj państwa zgoda na to. W późniejszym czasie wodociągi, argumentując to swoją jakby no, niekorzystną sytuacją finansową, mam to też wniosek tutaj, zawnioskowały o kolejne 5 milionów złotych, ponieważ no, istniało jakby ryzyko, że całość przedsięwzięcia nie będzie wykonana. No, my bardzo chętnie akurat przystaliśmy na to, konkretnie tutaj pan burmistrz, władze gminy i ja, ze względu na to, żeby rzeczywiście tych pieniędzy nie stracić. I w związku z tym ten wkład 5-milionowy został uwzględniony w załączniku numer 2, czyli gmina jakby zobowiązała się do tego, że w ciągu kolejnych 3 lat udzieli wkładów finansowych w wysokości zbliżonej do 5 milionów co roku. Po udzieleniu dofinansowania, o których mówiliście państwo wcześniej, 1 600 000 najpierw, potem 4 900 000, no postanowiliśmy sprawdzić, jak te pieniądze są wydatkowane. Najpierw kontrolę przeprowadziła nasza pani audytor. Protokół z kontroli jest dostępny. Jeżeli będziecie państwo chcieli się z nim zapoznać, to można. W każdym razie wiecie państwo, że nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej. Ja jako członek tej Rady Nadzorczej miałam dostęp również do danych finansowych i ze sprawozdań finansowych za rok 2019 wyraźnie wynika i to chcę bardzo mocno podkreślić, że spółka jest w sytuacji na tyle dobrej, że ten wkład finansowy w wysokości 5 milionów złotych może ponieść z własnych środków. Cały ten proces weryfikacji finansów wodociągów troszkę trwał i rzeczywiście jest tak, mam tutaj dokumenty przy sobie, że w marcu tego roku wystąpiłam do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby zapytać, czy możliwe jest dofinansowanie, nie będzie utracone dofinansowanie, jeżeli ten wkład własny będzie zmieniony, czyli nie będzie pokryty na przykład wkładem gminy, a będzie pokryty wkładem wodociągów pochodzącym albo ze środków własnych, albo częściowo z kredytu. Mimo pandemii udało mi się uzyskać tutaj informację, że jest taka możliwość, że realizacja inwestycji nie jest zagrożona, że możliwa jest zmiana źródła finansowania wkładu własnego.
mówimy tylko o tych 5 milionach za rok 2021. Moim następnym krokiem było sprawdzenie, czy w razie czego bank jest w stanie udzielić spółce kredytu. Ponieważ jesteśmy właścicielem spółki w 100%, mamy dostęp do akt, można było podać wartość majątku spółki. Określiliśmy to, jak również stwierdziliśmy, że spółka jest naszym w 100% naszą własnością. Zapytałam też, czy możliwe jest udzielenie kredytu spółce do 5 milionów złotych przy takim kapitale, jaki posiada i przy możliwym poręczeniu gminy Miasto Złotów, tak jak gmina poręcza już na przykład pożyczkę z Funduszu Ochrony Środowiska. Uzyskałam oczywiście twierdzącą odpowiedź. Czekaliśmy jeszcze trochę, te sprawozdania tam były zatwierdzane, ale w końcu no ewidentnie z jednego ze sprawozdań wynikało, i tu chyba nie naruszę żadnej tajemnicy, i rzeczywiście jakby, no nie powiem, że zirytowała mnie, ale trochę konsternacja nastąpiła w sytuacji, kiedy zobaczyłam, że te nasze pieniądze, które myśmy przekazali wodociągom, one tak naprawdę są na lokacie. One nie zostały skonsumowane w ten sposób, że spółka opłaciła faktury za inwestycje. Tak naprawdę pieniądze, nie mówię, że w ogóle, ale w tym momencie one po prostu spółce nie były potrzebne. I to była koniec, jakoś tak przełom, powiedzmy, marca, nie wiem, kwietnia, czerwca, pewnie jakieś takie miesiące. W związku z tym powstało pytanie, czy rzeczywiście w takiej sytuacji, jeśli spółka ma pieniądze na lokacie, czyli faktycznie ich nie inwestuje, czy rzeczywiście potrzebuje od gminy kolejnych 5 milionów złotych, żeby do końca zrealizować projekt? Moim zdaniem nie. W związku z tym postanowiliśmy, zresztą pani prezes była o tym uprzedzona, rozmawialiśmy na ten temat, żeby dofinansowanie spółce zmniejszyć. Mieliśmy taki zamiar, żeby może zrobić to częściowo w tym roku, może częściowo w przyszłym. Tutaj pani prezes rozmawiała z nami i wybrała, nie wiem, czy pani prezes, czy pani księgowa, w każdym razie szefostwo spółki, wybrało taki wariant, że w tym roku to dofinansowanie będzie przekazane w całości, a dofinansowanie w przyszłym roku nie nastąpi. I to było jakby za obopólną zgodą. Dlatego państwo tutaj się dość mocno przejmujecie losami spółki. Owszem, no my też, to jest przecież firma, no w pełni jesteśmy właścicielem jej. Rzeczywiście potencjalny kredyt no będzie miał pewnie jakiś wpływ na cenę metra sześciennego wody i ścieków. No w każdym razie chciałam państwa uspokoić, że przy obecnych warunkach kredytowania, jakie oferują banki, to na pewno nie będzie 50 groszy. Myśmy jako gmina zaciągnęli kredyt teraz, no na pewno państwo pamiętacie, myślę, że akurat to nie umknęło, w wysokości 3 600 000 zł i cały koszt tego kredytu rozłożony na lata 20-24 to jest 125 000 zł. Marża, jaką bank wziął, to jest 0,2%. To są pieniądze w tej chwili darmowe. Więc jeśli zaciągać kredyt, to teraz. Tylko pytanie, kto ten kredyt ma zaciągnąć. W tej chwili my jako gmina Miasto Złotów jesteśmy zadłużeni na kwotę 3 600 000 zł. Nie wiem, jak się będą kształtowały udziały do końca roku. W każdym razie możliwe jest, że powiedzmy, że 1 000 000 z tej kwoty zostanie. Wodociągi w tej chwili mają jedynie pożyczkę, którą zresztą myśmy, tak jak mówiłam, poręczali. To jest kwota, a pani prezes, nie wiem, około 400 000 zł na tą chwilę. 400 000, my mamy już w tej chwili 3 600 000. Więc przywrócenie tego zapisu, o którym państwo mówicie, z
powodowałoby, że wodociągi nadal zostaną z kwotą 400 tysięcy kredytu, natomiast miasto będzie miało kredytu 8 500 tysięcy. Ja nie wiem, czy to jest racjonalna polityka. To wiecie Państwo. Ja tylko uprzedzam i no mówię, że zdaniem moim nie jest zasadne, aby akurat dofinansowywać spółkę w takiej wysokości. Chciałam jeszcze Państwu zwrócić uwagę, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w pierwszej transzy dał miastu kwotę 1 680 000 dofinansowania na inwestycje, które mamy w tej chwili zapisane w budżecie. To były pieniądze nie na zasadzie konkursu, tylko po prostu brano pod uwagę poziom zamożności, czyli dochodów i poziom inwestycji, które mamy w budżecie. W związku z tym to dofinansowanie u nas akurat było stosunkowo duże w porównaniu tutaj do gmin sąsiednich. Ale dodatkowo 6 miliardów rząd przeznaczył też w ramach konkursu dla samorządów. Więc w związku z tym, że mieliśmy już taki zamiar, że te 5 milionów będziemy tutaj próbowali zdejmować z wieloletniej prognozy finansowej, zaproponowaliśmy wodociągom, żeby w ramach tego dofinansowania złożyli również wniosek. I wodociągi to zrobiły w szybkim czasie, dobrze, prawidłowo, przynajmniej od strony formalnej, na ile się dało sprawdzić. Zrobili wniosek na 1 680 000 i ten wniosek wysłaliśmy. Jaki będzie efekt tego dofinansowania? Nie wiem. Ale oczywiście, jeżeli te pieniądze zostaną przyznane spółce, one będą musiały przepłynąć tutaj przez nasz budżet i oczywiście to dofinansowanie do wodociągów trafi. Natomiast wydaje mi się, że ja podtrzymuję swoje stanowisko, nie wiem, jakie Państwo macie tutaj jeszcze pytania, ale uważam, że słusznie zrobiliśmy, zdejmując tę kwotę z wieloletniej prognozy finansowej. Rzeczywiście źle się stało, że Państwo tego w materiałach nie doczytaliście. To nie jest dobra sytuacja. Ja byłam przygotowana, żeby powiedzieć Państwu to, co mówię teraz, parę dni wcześniej. No niestety nie było, nie było takiej potrzeby zgłoszonej przez Państwa, więc te zdania nie padły. No myślę, że w tej chwili powiedziałam już wszystko, co do powiedzenia było. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Chorunkiewicz. Pani skarbnik, powiem Pani tak. Poświęciłem trochę czasu na to, żeby mniej więcej obliczyć i dowiedzieć się, jakie to będą odsetki i jakie to będzie faktycznie dla mieszkańca koszt. I powiem Pani, że jest to łatwo do obliczenia, bo można wziąć przecież kredyt plus odsetki. Wiadomo, ile jest zużycie wody w ciągu roku, bo też taki spis dostajemy. Jak nie, to każdy może zadzwonić, się dowiedzieć. Nie ma też tutaj problemów. Ja to zrobiłem i dokładnie mi wyszło, proszę Panią, 46 groszy. Myślę, że to będzie równe 50, ale mi wyszło 46 groszy na jednym metrze. Więc niech Pani mi nie mówi, że Pani, która pracuje cały czas przy słupkach, że nie wierzy Pani, że będzie taka podwyżka. To jest dla mnie bzdura. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, walczyliście 2 lata temu o to, żeby ta inwestycja powstała, chwaliliście się i tak dalej. Nagle teraz już się Wam nie podoba. Ma to dla mnie chyba inne jakieś podłoże, bo nie do końca w to jestem pewny. Po trzecie, jestem już radnym trzecią kadencję i powiem Pani tak, Pani Jadwigo, przez tyle lat zawsze Pani brała udział w komisjach. No, 2 kadencji to całe komisje Pani przesiaduje. Kiedyś było tylko parę minut, swoje Pani powiedziała i wychodziła, ale zawsze wszystkie zmiany, jakie były, czy związane ze zmianami tegorocznymi, czy wieloletniej prognozy finansowej, zawsze Pani tłumaczyła. Tutaj dla mnie ten ukrycie tych pieniędzy, bo tak to nazwę, tego zdjęcia, że akurat może radni się nie dopatrzą, może nie przejrzą, może nie doczytają, może nie będą nic chcieli. Pani nie była ani na komisji, ani na sesji.
Co bardzo było zdziwione, że pani jest, sama mówi pani, że była pani u góry do dyspozycji, ale nie zeszła pani na sesję. Na tak ważną rzecz jak sesja, żeby to nam przekazać i omówić. Tym bardziej, że pan Stasiu Bełniak pytał się, czy oprócz zmian z tegorocznych, tegoroczne zmiany, jakie były wprowadzone do budżetu, czy w wieloletniej prognozie coś się zmieniło, było potwierdzenie od pana burmistrza, że nie. Czyli nie do końca zostaliśmy też poinformowani. Ja zawsze ufałem, tak samo jak i pani, jak miałem małe zaufanie jeszcze do pana burmistrza, gdzie też, tak jak powtórzę, tak gdzie jak pan Stasiu Wełniak, że straciłem całkowicie. Powiem, że jeżeli by, zawsze pani tłumaczyła, że jeżeli coś jest w zmianach budżetowych, to musi się znaleźć w wieloletniej prognozie finansowej. Zawsze to pani ufałem. W tym momencie powiem pani, nie wiem na jaką pani stronę przeszła, ale na pewno nie na dobrą dla miasta, robiąc takie czyny. Uważam, że to jest duży błąd. Ja bym prosił, żeby pan burmistrz przestał to miasto traktować jako swój prywatny folwark, bo to nie jest prywatny folwark. My tu mówimy o mieszkańcach, którzy zaufali nam, dali nam kredyt zaufania, o który my mamy dbać, bo tak statut nasz nawet mówi, że my mamy dbać o mieszkańców. W tym momencie pani wraz z panem burmistrzem nie robicie tego. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wełniak. Ja nie bardzo zrozumiałem panią skarbnik, czy to jest zarzut, że ZWIK ma lokaty w banku swoich środków, czy które, o których tutaj mówimy. Jeżeli z dotacji, to oczywiście wina leży po stronie urzędu i pani skarbnik, ponieważ w moim przekonaniu przekazywanie tej dotacji musiało być obwarowane jakimiś zasadami. Przecież nie jest to tak, że przekazuje się tylko i wyłącznie bez żadnej kontroli, prawda? Jeżeli załóżmy była taka sytuacja, że inwestycja była no, nie w terminie realizowana, płatności były później, to w związku z tym nie było chyba potrzeby, żeby te pieniądze przekazywać w takiej wysokości. Ale to jest taka formalna uwaga. Natomiast ja chciałbym również zwrócić uwagę na to, że to, o czym teraz tutaj mówimy, powinno być, to co mówiła pani skarbnik, powinno być zawarte w uzasadnieniu do tego WPF-u. I pewnie wtedy by była ta dyskusja, którą toczymy obecnie. Natomiast te lakoniczne stwierdzenia, że dotyczy to przeniesienia środków 5 milionów złotych, jedno zdanie wystarczyło, że wycofuje się wkład, który ma być wniesiony do ZWIK-u na rok 2021. Sprawa by była czysta, jasna, wszyscy byśmy to, bo przecież większość nas to czytało, tylko nie, żeśmy nie doszli do tego, że dotyczy to tejże sprawy. To jest ta sprawa i ostatnia sprawa, mianowicie to, co tutaj mówimy i że była to jednak tam, no było drugie dno w tym. I chcieliście państwo pokazać no wszystkich, że tak powiem, uwarunkowań, które na podstawie których proponujecie tą zmianę. Mianowicie, jeżeli to dotyczy roku 2021, a dotyczy to roku 2021, to dlaczego tego nie zrobiliście przy projekcie budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej właśnie na rok 2021? Tylko jakimś cudem chodziło o to, aby to nagle zrobić i no tutaj no, no nie ma co ukrywać, że był jakiś cel, żeby do końca radnych o tym nie poinformować. Uważam to za oczywisty błąd i no, że tak powiem, no nie, takie działanie rzeczywiście, które wyklucza, że tak powiem, jak już, no, tak jak powiedziałem wcześniej, minimum zaufania między radą a burmistrzem. Dlatego uważam, że ta sesja dzisiejsza jest jak najbardziej zasadna i słuszna i podjęcie tej uchwały, która będzie skutkowała powrotem do tych kwot, które były pierwotnie, jest zasadne. Oczywiście wszyscy chyba jesteśmy tutaj świadomi, że jeżeli by nastąpiły jakieś rzeczywiste zmiany w stanie finansowym ZWIK-u, to nikt nie wyklucza dyskusji na ten temat, aby podzielić, że tak powiem, tą dotację na budżet i środki własne w ZWIK-u
bądź rzeczywiście, jeżeli zajdzie taka potrzeba, że budżet miasta na 2021 rok będzie no, tak słaby, że nie będzie na inwestycje miejskie, żeby z ich części przynajmniej wziął kredyt. Ale to jest dyskusja, która powinna się odbyć normalnie na sesji i wszyscy powinniśmy o tym zadecydować, a nie, tak, że tak powiem, pod odsłoną nocy stawiać nas w takiej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Starnik teraz poproszę. Ja tylko tutaj ad vocem do pana Wełniaka, bo tu z panem Koronkiewiczem chyba nie mam co polemizować. W każdym razie nie jest to zarzut, że te pieniądze były w alokacie, bo tak każdy robi. Myśmy też przecież mieli swego czasu kredyt nadmiernie zaciągnięty i też lokowaliśmy go właśnie na lokacie, po to, żeby chociaż trochę środków z tego tytułu uzyskać. Ale no, uważam, że to jest działanie niecelowe, żeby gmina dofinansowywała spółkę nie na konkretny cel, nie na finansowanie konkretnych wydatków, ale po to, żeby ta spółka przechowywała pieniądze na lokacie. W tym roku jeszcze też no, nie padł wniosek, żeby te pieniądze przelać. Jest już listopad, ja już też prosiłam, żeby wniosek wpłynął. No, może i dobrze, bo może znowu by było troszkę za wcześnie. W każdym razie, jak tylko otrzymamy wniosek, to te pieniądze natychmiast przydajemy. Ja chciałam tylko jeszcze panu powiedzieć, że to przecież my nie dajemy dotacji spółce. My po prostu dofinansowujemy fundusz w tej wysokości. To są zupełnie różne zasady finansowania. Dotacja następuje na podstawie najczęściej umowy, na określony cel. Z tego się rozlicza. Natomiast dofinansowując wodociągi, my zwiększamy im fundusz i tak naprawdę wodociągi z tymi pieniędzmi mogą zrobić, co chcą. W dofinansowaniu, w zamyśle, kiedy przyjmowaliśmy to do WPF-u, było to, żeby wkład własny, żeby te pieniądze zabezpieczały wkład własny gminy w realizację projektu unijnego. I taki cel nam przyświecał. Dlatego niesłuszne jest, tak jak pan mówi, żeby sprawdzać spółkę przed udzieleniem dotacji. Jest wniosek, z którego jasno wynika, że spółka oświadcza, że nie będzie miała środków na sfinansowanie tej inwestycji po stronie wkładu własnego. Stąd nastąpił przelew środków i dlatego też to dofinansowanie zostało utrzymane. No i nie mogę się też zgodzić z panem, że nie było tego jednego zdania. No przecież cytowałam panu przed chwilą i państwo, widzę w materiałach, też to macie, że przed sesją, tydzień przed, tak jak zawsze materiały dostajecie, mieliście napisane, że w załączniku numer 2 zamierza się to zadanie zmniejszyć, dofinansowanie o 5 milionów złotych. Naprawdę niczego nie zrobiono pod osłoną nocy i naprawdę niczego nie zrobiono tak, żebyście państwo o tym nie wiedzieli. No przecież gdyby tak było, to no to zdanie by się nie znalazło. To jest, słuchajcie państwo, materiały informacyjne dostajecie przed każdą sesją. Zawsze mówię, czytajcie uzasadnienie do budżetu i objaśnienia do WPF-u, bo wierzę, że no w tych cyfrach jest tutaj możliwość pogubienia się. Ale no jeśli ktoś przeczyta to, co jest, to, no to chyba wie, na czym te zmiany polegają. Ja naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Poprosiłem panią skarbnik, żeby nie zabierała udziału w sesji. To jest moja decyzja w komisji, a także w sesji, ponieważ cieszę się, że państwu brakuje udziału pani skarbnik i na pewno potwierdzam, że miała tutaj wielką gotowość do tego, ale to był czas zapinania wniosku do funduszy norweskich, właśnie ten czas finansowy, zapinania przedsięwzięć, obliczania kwot, przewidywania kosztów i uwaga cała była poświęcona na to. To jest ogromna, ogromna praca, która była do wykonania. Dlatego skierowałem też do państwa z biura rady maile, żeby zadać pytania po zapoznaniu się z materiałami, żebym wcześniej mógł państwu te odpowiedzi na ewentualne pytania przedstawić. Oczywiście nikt z was nie złożył żadnego pytania. Naprawdę nie przerzucajcie odpowiedzialności za to, że nie zapoznaliście się z materiałami na stronę urzędu, na moje barki.
moje zaufanie również w tym momencie do Państwa gaśnie, jeśli podejmujecie decyzje skutkujące milionowymi czasami kwotami, nie znając zawartości przesyłanych materiałów. Niech to będzie lekcja bardziej w Waszą stronę, a nie będzie to uwaga, którą próbujecie przekuć w drugą stronę, szukać winnych nie tam, gdzie oni są. Tyle kwestii wyjaśnienia tego, bo naprawdę to nie doprowadzi do finału. Finałem jest wspólna troska o dobro publiczne. Tym dobrem również się kieruje, patrząc na interes spółki. Nikt sobie nie pozwoli na to, żeby to przedsięwzięcie było narażone na szwank. Tyle starań, które poczyniliśmy, aby wystąpić o te środki, zrealizować to przedsięwzięcie, no to nikt nie chce, nie ma takiego nastawienia, żeby narazić na niepowodzenie ten projekt. On jest priorytetowy i szkoda, że pan radny Koronkiewicz nie pamiętał na ostatniej sesji, wyrzucając między innymi, że nic się w mieście nie dzieje, wtedy nie przytoczył tego choćby przedsięwzięcia, którym jest tak szeroka modernizacja sieci sanitarnych, kanalizacyjnych i modernizacja oczyszczalni ścieków. Wydaje się bardzo gospodarskim i racjonalnym dzisiaj podejściem po analizie wykorzystania środków, aby móc zachować poziom inwestycji też po stronie miasta, podjęcie takich działań i jestem zupełnie spokojny o to, że to jest właściwy, najwłaściwszy sposób w tej chwili zmiany pewnego planu. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyście Państwo dokonali tych zmian, ale nikt z Was w projekcie budżetu, który przedstawiłem na 2021 rok, nie kwestionował tego, że się nie pojawiło tam, aby kolejna okazja, gdzie mogliście zobaczyć, że po stronie mojej jako konsekwencja nie pojawiło się zadanie pod tytułem dofinansowanie, a więc zwiększenie kapitału zakładowego spółki ZUK na tą kwotę. Dzięki temu możemy śmielej podejść do planowania zadań w przyszłym roku. Musicie też mieć to na uwadze. Niech pan radny Koronkiewicz nie operuje wyliczeniami, bo one naprawdę są wątłej jakości. Jeśli pan próbuje na podstawie swojej wiedzy kalkulatora i rachunku ze spółki dokonywać oceny skutku finansowego dla całego miasta, jeśli chodzi o taryfę. Jest z nami pani prezes MZWiK-u. Myślę, że czas, żeby zabrała głos w tej sprawie i może to jeszcze rozjaśni państwu kwestię, ale jak mówię, tutaj najistotniejsze jest to, żeby to jest po prostu racjonalne. Przeciwnie, nikt tutaj nie miał nic do ukrycia, a państwo po prostu mieliśmy świadomość, że jesteście w pełni usatysfakcjonowani materiałami, które dostaliście i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Nie ma nic złego, że jest ta sesja, jest czas na tę dyskusję, ale proszę, niech pan radny napije się tej chłodnej, zimnej wody i przestanie uprawiać tutaj politykę, bo rozmawiamy o sprawach ważnych, a kończy się to jakimiś zarzutami i obraźliwymi różnymi tekstami, jak miało miejsce na przykład z przedsiębiorcami, gdzie uchwalaliśmy dobrą rzecz, uchwałę pomocową, a sprawa jest w sądzie, bo pan poobrażał organizacje czy osoby prywatne. No tak nie może być. Rozmawiajmy na argumenty, jesteśmy do tego, żeby tutaj je przedstawić państwu. To ta rada może wnieść pewne uwagi. Oczywiście możemy skorygować pewne rzeczy, podzielić się pewnymi spostrzeżeniami. Jest na to czas, ale bez uprawianej polityki. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski, bardzo proszę. Panie burmistrzu, no jest pan w błędzie. Nie było takiej sytuacji za pana panowania, za pana kadencji, żeby pani Jadwigi nie było na komisji, żebyśmy takiej sprawy nie omawiali na komisji. Fakt jest taki, że my to przeoczyliśmy, ale to nie chyba o to chodzi, żebyście wyliczyli na to, że my coś przeoczymy. To nie o to. Pan się po prostu obawiał, że pani Jadzia za dużo powie. To jest moje zdanie. A teraz jak pani Jadzia jeszcze powiedziała, pani skarbnik jak powiedziała jeszcze, że ona była u góry. Ja liczyłem, że nieobecność pani skarbnik jest spowodowana chorobą. I takie miałem przeświadczenie, ale jak teraz się dowiedziałem, że pani skarbnik pracowała u góry podczas sesji, podczas komisji, nie znalazła 20 minut, żeby przyjść tą sprawę wyjaśnić, ja jestem przekonany, że tam jest coś nie tak. To tylko tak gwoli wyjaśnienia. Teraz tak, 5 milionów. Pani mówi, że jest na koncie i rozumiem, że te 5 milionów już nie będzie potrzebne pani MZWiK-owi, bo w przyszłym roku, bo ja rozumiem, że te pieniądze były zaplanowane na przyszły rok. W tym roku 5 milionów może być na koncie, ale w przyszłym roku trzeba zakończyć, rozliczyć inwestycje i te pieniądze być może będą potrzebne pani prezes spółki. Nie wiem.
ale to nie ja, ja tam nie widzę tych papierów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest, proszę o jasną odpowiedź, czy, bo ja rozumiem, że pan Koronkiewicz może nie wiedzieć, ile wzrośnie ta stawka. Czy pan i pani skarbnik macie wyliczenia, ile wzrośnie stawka za ścieki? I czy był jeszcze jedno pytanie, czyje to było, kto wystąpił z tym wnioskiem o wycofanie tych 5 milionów? Czy to pani, skoro nie potrzebuje pani Iwańska w MZWiK-u, to rozumiem, że ona wystąpiła, tak, żeby jej tych pieniędzy nie udzielać, tak? Bo to nie są małe pieniądze, to jest 5 milionów. Ja się przyznaję do tego, że ja tego nie zauważyłem. Ja myślałem, że to jest po prostu uzgodnione, bo to tak było zapisane w tych dokumencie, że to jest uzgodnione między MZWiK-iem, chyba że to tak jest, że to jest uzgodnione między MZWiK-iem i to te pieniądze nie mają znaczenia ani na stawce zawody, ani na niczym. Także prosiłbym tylko o to, żeby to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wojtun też się zgłaszał wcześniej. Bardzo proszę. Witam wszystkich serdecznie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ja chciałbym tutaj potwierdzić, że informacje na temat tych zmian w wieloletniej prognozie były, bo mam tutaj 21 października o godzinie 14:59 zmiany w budżecie otrzymaliśmy drogą mailową od pani Jadwigi Skurcz i tam w wyjaśnieniach do zmian w wieloletniej prognozie finansowej jest zapis o tym, że zdejmuje się kwotę 5 milionów. Ale czy ktoś powiedział, że nie było tego? 2020, no pan Stanisław Wełniak tak powiedział. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to właśnie za chwilę będziemy rozmawiać na temat budżetu na przyszły rok i tam mogę też potwierdzić, że ta kwota się nie pojawiła. Także dziwię się, że radni są zaskoczeni tym, że no, że tutaj próbowano to wprowadzić jakimiś tam bocznymi drzwiami. Jeśli chodzi o panią skarbnik, że akurat wtedy była nieobecna, to państwo, no ja chociaż przyznaję, że też nie brałem udziału, ale jako jedyny z radnych chyba najwięcej czasu poświęciłem na to, aby uczestniczyć w pracach związanych z funduszami norweskimi. Ja akurat wiem, że w tamtym momencie pani skarbnik tym się dokładnie zajmowała, bo dopinany był wniosek. Mam nadzieję, że pan burmistrz przedstawi go tutaj radnym, czy wszystkie dokumenty, które zostały wysłane, bo to naprawdę był ogrom pracy i trzeba to docenić. Co do zdjęcia tych 5 milionów z roku 2021, to tak do końca może też, znaczy ja głosowałem za, miałem świadomość tego, natomiast wiem, że mając informacje, te, które przekazała pani skarbnik, czyli być może jest szansa na to, że będą pozyskane dodatkowe środki, więc ta kwota w takiej wysokości niekoniecznie musiałaby być w przyszłym roku wydana. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że zapisana w budżecie na 2021 no powoduje, że wydatki naszego budżetu na inwestycje no te 5 milionów byłyby większe. Więc ten zapis spowodowałby, że jakby zobowiązanie trzeba by zaciągnąć, nie mając pewności, że te 5 milionów będzie wydane, tak? Zobowiązania, które by trzeba było zaciągnąć, musiałyby to uwzględniać. Więc ja uważam, że już pomijam sam fakt, że chyba jakby projekt tej uchwały złożony przez radnych nie bardzo jest zgodny z prawem i pewnie Regionalna Izba ten projekt uchyli, tą uchwałę uchyli, jeżeli będzie uchwalona. Uważam, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby w mniejszej kwocie w przyszłym roku, jeżeli znajdą się środki, wodociągi dofinansować, żeby nie było faktycznie skutków dodatkowego wzrostu ceny wody. Ale ten skutek też nie będzie w przyszłym roku, tylko pewnie będzie po wydatkowaniu tych wszystkich środków, czyli w roku następnym albo później. Więc ten pośpiech teraz, który jest, uważam, że jest nieuzasadniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Gola. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni Goście, Szanowni
radni. Mnie od początku interesowało tylko między innymi to, czy na dzisiejszym spotkaniu będzie obecna pani prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Z tego, co słyszałem, już jest. Już jest. Wobec tego wysłuchaliśmy, jak uważam, z uwagą wyjaśnień pani skarbnik. Jeżeli jest pani prezes, to pewnie też udzieli pewnych wyjaśnień i warto by było pewnie te wypowiedzi ze sobą połączyć, powiązać, złożyć w jakąś logiczną całość. A już na samym wstępie do pani prezes, jeżeli mogę zapytać, czy pani prezes wyraża takie same poglądy i opinie, którą wyraziła pani skarbnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Horunkiewicz. Ja powiem tak, trochę Heniowi odpowiem na to pytanie. Wiesz, to teraz mamy troszeczkę taki durny czas, bo pani prezes jest między młotem a kowadłem i czy będzie chciała odpowiedzieć rzetelnie nam, to tutaj też powątpiewam. Mam gro znajomych w wodociągach, no i niestety nie wszyscy chcą wszystko mówić. Co do podniesienia wody, to panie burmistrzu, ja nie muszę być matematykiem ani nic. Każdy będzie wiedział, że woda pójdzie w górę. Nie wiem, na ile jest pani prezes gotowa powiedzieć prawdę i jakie obliczenia były. Ja wiem, że na pewno w krańcach 50 groszy pójdzie. I niech pan nie mówi, jeżeli jest aż tak pan przekonany, że nie będzie, to ciekawy jestem, czy jest pan w stanie za każdego wyłożyć tą różnicę, którą będzie ta woda podniesiona. Dziękuję. Dziękuję. No to poproszę o zabranie głosu panią prezes Edytę Iwańską. Dzień dobry Państwu. Chciałabym się odnieść do wszystkich tutaj wypowiedzi, zarówno pana burmistrza, pani skarbnik, jak i państwa radnych. Może zacznę od tego, że pomimo pandemii wykonanie całości tego projektu praktycznie nie jest na tę chwilę zagrożone. Wykonanie na oczyszczalni wynosi około 70%, natomiast w całości, jeżeli chodzi o sieci, jest to około 66%. Myślę, że może wystąpić opóźnienie, ale nie powinno wynosić więcej niż kwartał, 3 miesiące. Jest to związane z tym, że są trudności z pozyskiwaniem materiałów. Także chciałabym Państwa zapewnić, że na tę chwilę nie ma żadnych problemów z projektem. Natomiast odnosząc się tutaj do słów pani skarbnik, potwierdzam, że na wiosnę faktycznie pani skarbnik wystąpiła do NFOŚ-u z zapytaniem, czy można zmienić sposób finansowania wkładu własnego. I w czerwcu tego roku zostaliśmy poinformowani o możliwości, że być może, że zmienimy ten wkład własny, albo będziemy musieli się starać o kredyt, częściowo sami to sfinansować, będziemy szukać innego sposobu. Złożyliśmy wspólnie z Urzędem Miejskim wniosek do Prezesa Rady Ministrów, to jest taki program związany z COVID-em, w którym można uzyskać dofinansowanie do inwestycji, jest to kwota 1 600 000. Jeżeli teraz tutaj rozmawiamy o 5 milionach złotych, to być może, że 1 600 000 uda się pozyskać jako dofinansowanie zewnętrzne. Także być może, że jeżeli staniemy faktycznie przed faktem, że będzie potrzebny kredyt, to nie będzie potrzebny w takiej wysokości. Chciałam powiedzieć jeszcze, że pan Stanisław Dełniak, radny, wystąpił do mnie z prośbą o wyliczenie faktycznej podwyżki, jaka może wystąpić z tytułu tego kredytu. No i gdybyśmy mieli wziąć powiedzmy te 3 400 000 około, to zakładamy, że byłoby to kilkanaście groszy. Natomiast na tę chwilę, ponieważ w ubiegłym tygodniu dopiero zapadły takie decyzje, ja nie mam takiej informacji, ponieważ banki nie były w stanie przygotować nam na piśmie oferty. Mamy informację telefoniczną, że mamy zdolność kredytową, będziemy mogli wystąpić o ten kredyt do 2 lokalnych banków. Natomiast ciężko dzisiaj jest powiedzieć o kwocie. Jeżeli w ogóle rozmawiamy o podwyżce za wodę i ścieki, to oczywiście, że ona będzie, wystąpi z tytułu zrealizowania tej inwestycji i o tym mówiłam wielokrotnie, że na pewno będą to koszty amortyzacji. Natomiast dzisiaj również ciężko jest powiedzieć, dlatego że jeszcze przede mną jest rozliczenie inwestycji. Nie wiadomo, czy wszystko pójdzie doskonale. Nie wiemy, jakie będą roboty dodatkowe na Starym Mieście, a dopiero wykonawca wchodzi. W tej chwili zaczęliśmy ulicę Szpitalną jako pierwszą.
i dopiero wejdzie na najtrudniejszy odcinek na Starym Mieście, także być może, że jeszcze będą potrzebne większe środki i będziemy musieli my to wysupłać. Chciałam powiedzieć, że spółka rocznie przeznacza około 350 tysięcy z zysku, który zgodnie z przepisami w całości musi zostać przeznaczony na inwestycje i to jest taka kwota, którą ja co roku dysponuję i oczywiście przenoszę to na inwestycje. A jeżeli chodzi o te lokaty, to oczywiście faktycznie były to pieniądze na lokatach, natomiast one tam się znajdują, ponieważ tam są i zaliczki z Narodowego Funduszu i nasze pieniądze i my miesięcznie płacimy w tej chwili pomiędzy 1,5 a 2 miliony złotych dla wykonawców, także raz są te pieniądze na lokacie, a raz nie ma, także taka tutaj sytuacja występuje. Natomiast ja potwierdzam, rozmawialiśmy z panią skarbnik, że być może, że staniemy przed zadaniem takim, że spółka będzie musiała z własnych środków częściowo i posiłkować się kredytem. Ja dopuszczam taką sytuację, że będziemy musieli wystąpić, natomiast ja chciałabym tutaj od Państwa takie zapewnienie, bo ponieważ mamy trudną sytuację pandemiczną, że jeżeli nie udałoby się spółce pozyskać tego kredytu, to oczywiście Państwo zrobicie wszystko, abyśmy ewentualnie mogli skorzystać z tego wkładu własnego z miasta, dlatego że bez tego wkładu własnego nie otrzymamy dofinansowania. To jest takie, to jest razem spięte i tak to wygląda. Także ja jestem przygotowana, oczywiście ja inwestycje muszę dokończyć, zrealizować i na pewno to zrobię. Także jeżeli będzie taka potrzeba, zaciągnę kredyt. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Chorunkiewicz, proszę. Ja tutaj czegoś nie rozumiem. Jeżeli wszystko było dograne na ostatni guzik, to po co teraz te ostatnie słowa, które padły od pani prezes, że no jest przygotowana, ale w razie czego, jeżeli nie dostaną, no to żebyśmy jednak my pomogli tak, i tak dalej, i tak dalej. Jest rozpoczęta inwestycja, zostały zaplanowane na 3 lata pieniądze w wysokości 16 milionów, została ostatnia transza, to po co teraz to zmieniać? Powinno to 5 milionów zostać i zostać rozliczone. Jednej rzeczy tutaj też tak trochę nie rozumiem, związanego z wodociągami. Jeżeli pani skarbnik twierdzi, że są pieniądze na lokacie, że są, że ZWIK bardzo dobrze stoi finansowo, że nie potrzeba naszej pomocy, to nie rozumiem, to po co pani prezes chce sięgnąć po kredyt? Ja jak dobrze stoję finansowo, to ja kredytów nie szukam. Jeżeli mam pieniądze na lokatach, jeżeli ja mam pieniądze, bardzo dobrze mi się wiedzie, to po co mi jakiś kredyt? Tutaj tego nie rozumiem. Nie wiem też, o jakich pieniążkach mówimy na lokacie, ale jeżeli są duże pieniądze, to po co kredyty brać i przepłacać? To jest bezsens. Nie wiem, ktoś tutaj coś nie tak chyba wyjaśnia. Druga sprawa, tak samo nie rozumiem tutaj, jak tutaj się wypowiadał kolega Stasiu Wojtuń, no wcześniej też i pani skarbnik wraz z panem burmistrzem, no o inwestycjach wielkich i tak dalej. Słuchajcie państwo radni, w tym roku nie było dużo inwestycji. Mieliśmy imprezy podwoływane. Mieliśmy rzesze rzeczy, których pieniędzy nie wydaliśmy, a my pogłębiamy sobie, na minus idziemy w budżecie. Wzięliśmy jakąś pożyczkę na 3,5 miliona, będziemy, jeżeli damy 5 milionów, powiększy nam się do 8. No chwileczkę, staliśmy wspaniale, staliśmy bardzo dobrze, w tym roku nie było dużych inwestycji, bo nie było takich. Na przyszły rok to, co już wiem, co dostaliśmy informacje, to też się nie szykują jakieś, Bóg wie, jakie wielkie inwestycje, budowle jakieś wielkie, co by pochłaniały nam majątek, a nagle dług nam rośnie. Gdzieś te pieniądze są źle chyba lokowane, czy gdzieś, nie wiem, przejedzone, czy nie wiem, gdzie podziewają te pieniądze. Także ja bym tylko naprawdę chciał jeszcze raz usłyszeć od pani prezes, bo pani powiedziała się trochę tak, no niechcąco obeszła boczkiem, bo pani powiedziała kilkanaście groszy, jak weźmiemy 3 miliony, konkretno prosiłbym mniej więcej, jaka to może być kwota przy kredycie 5 milionów. Nie mówmy o 3, bo nie wiadomo, czy dostaniecie skądś tam dofinansowanie. Ja mówiłem o podwyżce przy braniu pożyczki 5 milionach, a nie o 3. Więc prosiłbym wyrazić się rzetelnie, ile będzie przy 5 milionach, pani prezes, i po co wam pożyczka, jeżeli dobrze stoicie i macie założone lokaty? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani prezes jeszcze chciała także zabrać głos? Bardzo proszę, pani prezes. To znaczy ja może wyjaśnię, jeżeli chodzi o te lokaty.
sukcesywnie otrzymujemy pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i zgodnie z umową ja muszę je trzymać na lokacie, także to nie jest tak, że to są też pieniądze spółki. My to dostajemy, stricte przeznaczone jest to na dofinansowanie tej inwestycji. I oczywiście, że też mamy swoje pieniądze, ale to nie są tak duże pieniądze, które posiadamy z zysku z lat poprzednich. Natomiast jeżeli chodzi o wyliczenie tej kwoty, ja nie jestem w stanie tego zrobić, na pewno też nie tutaj. Przede wszystkim no, nie wiemy, w jakiej wysokości będziemy potrzebować ten kredyt. Na tę chwilę nie jestem w stanie tego powiedzieć. I chciałabym jeszcze podkreślić, że z mojej strony ja tak to widzę, że pan burmistrz jako jedyny właściciel spółki zadecydował po prostu, że wkład własny musi być uzupełniony przez nas, a nie przez miasto i ja nie odnoszę się do tej decyzji. Zapadła taka decyzja i koniec. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Chorąciewicz? To inaczej się, panie prezes, pytam. Czy realna jest podwyżka ponad 40 groszy, jeżeli by było brana pożyczka w wysokości 5 milionów? Jeżeli pani potrafiła powiedzieć przy 3 milionach, myślę, że jest pani też w stanie powiedzieć mniej więcej przy 5. Pytanie, czy powyżej 40 groszy jest możliwą podwyżką? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani prezes. Panie Krzysztofie, ja po pierwsze nie jestem ekonomistą, a po drugie naprawdę nie chciałabym Państwa tutaj dzisiaj straszyć, dlatego że to nie taki cel jest nasz. Celem moim jest zrealizować inwestycje i żeby oczywiście skutek dla mieszkańców był jak najmniejszy. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Gola jeszcze, proszę bardzo. Jeszcze pytanie do pani prezes. To tak naprawdę według pani oceny, jakiego pani zabezpieczenia oczekiwałaby od miasta na dzień dzisiejszy? Bo jeżeli wchodzi w grę 1 600 000, ewentualnie skredytowanie na 3 miliony, powiedzmy 400 zł, czy to już jest wtedy koniec, czy nie? Czy są jeszcze jakieś inne rozwiązania, które pomogłyby ewentualnie bezpiecznie zrealizować zadanie? Pokryć niezbędne koszty. Bo ja rozumiem, że miasto ma swoje argumenty i też rozumiem, że pani prezes ma też swoje argumenty. I jak z doświadczenia wiem, przy szefach nigdy nie można się dość swobodnie wypowiadać, bo to z natury rzeczy jest dość niebezpieczne. No to tak z autopsji podaję od siebie. Także konkretnie, bo mamy zdecydować, czy będziemy głosowali za wniesionym wnioskiem o przywrócenie tych 5 milionów, w które by pani zabezpieczały pełną swobodę i bezpieczeństwo na zrealizowanie zadania, ale też warto by było posłuchać, czy mimo tego zapewnienia cena wody i ścieków pójdzie w górę. Niezależnie od tego, bo z tego co się orientuję, Państwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie chyba zatwierdziły taryfikator cen wody do 2001 roku do czerwca na określonym poziomie za wodę i za kanalizę. I pewnie w niedalekiej przyszłości, o ile się nie mylę, będą przygotowywane nowe taryfy dla odbiorców indywidualnych i nie tylko. I tam pewne koszty też pójdą w górę. To jeżeli wziąć, zakładając teoretycznie, że pójdą przeliczenia z normalnej transzy i plus jeszcze te, o których wspomina nieprecyzyjnie kolega Krzysztof Korunkiewicz, około 40 kilku groszy, no to będzie rzeczywiście 50 albo lepiej. Poproszę o odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani prezes. Szanowny panie, tak naprawdę to nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo zawsze zna mnie pan, ja 9 lat już pracuję w wodociągach i zawsze mówię to, co myślę. I naprawdę moje zdanie jest takie, jeżeli państwo dzisiaj nie przywrócicie tych 5 milionów złotych, my będziemy starali się poradzić sobie. Natomiast chciałabym też mieć z drugiej strony taki zawór bezpieczeństwa, że jeżeli w przyszłym roku coś by się stało, wydarzyło, mamy pandemię, pamiętajmy o tym, to chciałabym od państwa też zapewnienia, że w każdej chwili jesteście państwo gotowi pomóc. I ja rozumiem też, że skoro pan burmistrz, powiedzmy, zabrał ten wkład 5 milionów złotych, on został przeznaczony pewnie na inne inwestycje. Także ja rozumiem, że były takie potrzeby. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ze strony państwa radnych są jakieś uwagi, pytania, spostrzeżenia? Jeśli nie ma, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy. Dobrze, jeszcze pani burmistrz, bardzo proszę. Witam państwa.
no, jestem zobowiązana do zabrania głosu jako przewodnicząca Rady Nadzorczej. Proszę Państwa, przysłuchiwałam się tak dość dokładnie tej dyskusji i powiem tak, że dyskusja o tym, czy ceny wody i ścieków wzrosną, jest spóźniona o kilka lat, bo wiadomo było, że te ceny wzrosną w momencie, kiedy miasto zdecydowało się na taką potężną inwestycję. To jest sprawa oczywista, że w momencie, kiedy w spółkę zostanie zainwestowanych 50 milionów złotych, to amortyzacja wystartuje w kosmos i ceny też wzrosną. Dobra wiadomość dla mieszkańców jest taka, że, to nie, że płacąc wyższą cenę wody, jednocześnie będą dawali pieniądze spółce na to, żeby spółka sieci, które dzięki temu tej inwestycji zostaną zmodernizowane, były nadal w odpowiednim stanie utrzymywane. To jest po prostu, to są naczynia połączone i tutaj dyskusja na temat tego, czy to wzrośnie o 14 groszy, czy o 16, czy 40 jest naprawdę bezprzedmiotowa, bo wzrośnie znacznie więcej i to nie dlatego, że spółka weźmie kredyt, tylko dlatego, że spółka zainwestowała olbrzymie pieniądze w to, żeby miasto przez wiele następnych lat miało sieci i oczyszczalnie w odpowiednim stanie. I to jest, myślę, rzecz, którą naprawdę trzeba po prostu mieć cały czas tyle głowy, bo w tym momencie naprawdę dyskutujemy o rzeczy, która jest absolutnie oczywista, powinna być absolutnie oczywista. I druga rzecz. Jesteśmy tutaj, reprezentujemy w Radzie Nadzorczej spółki interesy miasta. I oczywiście to czasem trzeba podejmować bardzo trudne decyzje, bo z jednej strony oczywiście spółka, która jest spółką prawa handlowego, jest nastawiona na zysk i chciałaby mieć jak najwięcej i jak najłatwiej. Natomiast my reprezentujemy interes miasta i budżet miasta nie jest dobrym wujkiem, tylko musi zadbać nie tylko o spółkę, ale także o wszystkich mieszkańców. I teraz tak naprawdę naszą dyskusję, Państwa dyskusję, można by było sprowadzić do pytania, czy lepiej jest dostać 5 milionów złotych od dobrego wujka, czy trzeba się o te 5 milionów postarać, biorąc kredyt? No, odpowiedź spółki jest oczywista. Pewnie lepiej jest dostać od dobrego wujka. Natomiast pytanie, czy wujek te 5 milionów ma? Bo 5 milionów wujek może zainwestować w zupełnie inne rzeczy. I podejmując dyskusję, jakby wszczynając proces, bo to przecież nie stało się z dnia na dzień, do tego zostało wykonanych szereg analiz. Decydując, pan burmistrz podejmując decyzję o tym, że jednak wycofamy się z tego ostatniej transzy dokapitalizowania spółki i dołożenia się do tej inwestycji, to musiał właśnie wyważyć te wszystkie racje. Z jednej strony interes spółki, z drugiej strony interes miasta. Uważamy, że takie postępowanie, czyli wycofanie się z tej ostatniej transzy, jest rozwiązaniem wcale nie najłatwiejszym, ale najbardziej racjonalnym z punktu widzenia interesów miasta. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. Przepraszam. I myślę, że dotarliśmy do takiego momentu, gdzie już te argumenty zaczynają docierać i robić jakieś wrażenie. Każdy będzie sobie wyrabiał własną ocenę. Odnosząc się do tych podejrzeń skierowanych przez pana Krzysztofa Żelichowskiego, no nie, absolutnie nie ma tu takich intencji. To nie jest styl mojej pracy i urzędów za mojego czasu, aby w taki sposobie, licząc na Państwa jakąś nieuwagę, coś przemycać. Obojętnie, czy ktoś sobie się zawiódł na zaufaniu, czy nie. Zresztą osoby, które to wypowiedziały, nie bardzo mi na tym zależy. Ale myślę, że, proszę Państwa, to autentycznie zawsze, nigdy nie zostawimy tej sprawy, nigdy nie zostawimy tej spółki samej sobie z problemami. Na dzisiaj bardzo uzasadnionym jest podjęcie takich działań, ale gdyby okazały się jakieś problemy, zawsze jesteśmy w stanie podjąć takie czynności każdego miesiąca specjalnie zwołaną sesją czy planową sesją i spróbować znaleźć rozwiązanie, przesunąć, zrezygnować z jakiejś inwestycji, aby nie naruszyć tego projektu i powodzenia tego. I to kieruję do pani prezes Iwańskiej, to zapewnienie z mojej strony, bo do tej pory między innymi wejście w ten projekt na tym polegało, że dokonaliśmy szeregu różnych czynności, aby móc w ogóle o te pieniądze wystąpić. I kiedy tylko się okaże, że
nie ma innych okazji. Tak jak już jedna się pojawiła, uzyskanie tego 1 600 000, oby to się powiodło, chociaż program się bardzo dokładnie wpisuje w takie, tego typu działania, może się okazać, że to sprowokuje większą chęć poszukiwania innych źródeł finansowania. W ogóle nie wystąpi temat kredytu. Jeśli wystąpi, to jeszcze w ogóle nie wiemy do jakiego poziomu, na jakich warunkach. Więc widzę, że wyraźnie Państwo łączycie to z troską o wielkość taryf. Mamy wiele jeszcze okazji, aby zadbać o to, by te taryfy były do przyjęcia przez mieszkańców. Mamy wiele ku temu okazji. Główną jednak składową podnoszenia opłaty będzie to, co zostało tutaj powiedziane, czyli zrealizowana inwestycja i ta amortyzacja, czyli utrata wartości urządzeń, odpisy, które trzeba zrobić, aby je utrzymywać. I ono się musi w ten sposób przełożyć. Ale spółka może realizować zlecenia zewnętrzne, wypracowywać w większej skali pewne zyski. Dzisiaj nie ma do tego takich możliwości, bo zajmuje się głównie tą inwestycją, ale może przystąpić do nowych zamierzeń. Rzeczywiście jest wiele jeszcze pytań, wiele różnych rzeczy się może wydarzyć w związku też z stanem tym nadzwyczajnym, ale my możemy zawsze reagować. Więc dzisiaj te środki nie są gdzieś tam ulotnione. One tak samo, jeśli mają być przekazane gdzieś być na lokatach, mogą być u nas na lokatach, ale nie mamy tej sytuacji. My przewidujemy je na inwestycje, o których za chwilę mamy rozmawiać. I miejcie to na uwadze, ale zawsze będziemy reagowali, jeśli okaże się, że przysiądziemy do taryf, uzyskamy informacje, uzyskamy konkretne wyliczenia według stanu faktycznego po zamknięciu projektu i okaże się, że trzeba coś z tym zrobić, to będziemy robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, jeszcze głos chciałby zabrać pan Roman Łużewski, proszę. Dziękuję bardzo. Ja tak na swoim gorąco, panie burmistrzu, nad zaufaniem radnych do pana pracuje pan każdego dnia. Radnych jest w sumie 15. Czas płynie bardzo szybko, także tutaj będzie w sumie marca, będzie w sumie sesja, która będzie dawała panu wotum zaufania odnośnie swojej działalności za rok, który mija. Ten temat jest, mówiąc tak, już nie chcę takich ostrych słów mówić, bo jest ważny, bardzo ważny. I ta dyskusja jest spóźniona, miesiąc, dwa. Ja dziwię się panu, że pan nie sprowokował. Jeżeli taka sytuacja jest odnośnie bardzo ważna, odnośnie wodociągów, to na tą sesję od razu z automatu czy na swoją komisję proszona jest pani prezes, przedstawia argumenty swoje, pani skarbnik, która tutaj też ma tutaj tą wiedzę dużą i to jest. Na dzisiaj, proszę państwa, stoimy w jakim układzie? Pieniądze muszą mieć. Ktoś tą inwestycję liczył i pewnie, że będzie to później na koniec kwoty będą w sumie prostowane. Wyjścia innego nie ma. Są tylko trzy. Utrzymujemy to, co w mocy pan burmistrz w sumie proponował, chociaż ja troszeczkę nie jestem do końca przekonany. Wracamy to, co było, czyli te 5 milionów z tu miasta, albo rozwiązanie w sumie trzecie, które jest, że to będzie kwota znacznie mniejsza, większa. Nasze wodociągi są spółką naszą w sumie miejską. Myślę, że tutaj jest temat jest otwarty i w sumie żywy, to można zrobić. Tylko no cały czas tutaj pan burmistrz pokazuje nam, że i pani skarbnik, że my tam nie czytamy czy coś, ale proszę państwa, każdy jest, na przykład wasza wiedza kierownictwa Urzędu Miasta jest duża, bardzo duża. Tutaj też od pani zastępcy burmistrza tu padła taka informacja, szereg analiz, które są w opracowaniu. Ja takiej nie widziałem żadnej, która by była. I to po prostu dziwię się, że tak w takiej sytuacji w sumie stoimy na tu dzisiaj. No ja myślę, że jestem chyba coraz bardziej do tego, żeby zachować to, że pewnie, że tutaj będzie to kosztem jakiejś inwestycji, ale no ten pas, który trzeba ścisnąć, czwarta w sumie transza, która z tego tu miasta pójdzie, powinna pójść na wodociągi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Żelichowski. Ja jeszcze tak podsumowując. Proszę państwa, no szkoda, że tej dyskusji nie było wcześniej. Jak ta dyskusja była podczas komisji czy nawet sesji poprzedniej, ja się biję w pieś. Rzeczywiście to jest moja wina, że ja tam może nie doczytałem czegoś, czy nie zrozumiałem tego tak, jak powinienem zrozumieć, ale widać, że jednak to jest problem, który jest ważki. To nie jest takie coś, że przejdziemy do tego tak sobie o... Także uważam, że ze strony kierownictwa urzędu powinno być to bardziej wyszczególnione i pokazane bardziej, żeby ta rozmowa się jednak odbyła w poprzednich
w poprzednim etapie. I dziwię się, Stasiu, tobie, że ty, skoro widziałeś o tym wszystkim doskonale, nie poruszyłeś tego. Bo jeżeli to jest takie ten wasz... A inną sprawą jest to, że pani prezes się dogadała z Urzędem Miasta i uważa, że te pieniądze jej są niepotrzebne. To jest inna sprawa. Skoro tak jest, to okej, jest dogadane. Jakbyśmy o tym wiedzieli, byśmy nie sporządzali wniosku o tę sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtuń, proszę. Do Krzysztofa Żywichowskiego. No, te słowa chyba już były niepotrzebne. Za swoje błędy odpowiada każdy sam. Jeżeli czegoś nie zauważył, no to powinien się wbić w pierś, a nie wypominać komuś innemu, że czegoś nie zrobił, czy nie powiedział i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Henryk Gola. Szanowni Państwo, jeżeli jest taka sytuacja i pani prezes uważa, że sobie poradzi z problemem, tak było, ale i też prosi o zapewnienie o pomoc w przyszłym roku od miasta, tylko że w ciągu roku skąd znajdziemy pieniądze, nawet na te 3 400 000 zł? No to jest też pytanie. Bo ja, mówiąc szczerze, idąc w kierunku wodociągów, na pewno dzisiaj zagłosowałbym za tym projektem uchwały zmieniającej poprzednią uchwałę październikową. Właśnie dlatego, żeby wodociągi miały swobodę zabezpieczenia finansowego. No ale tutaj pani wiceburmistrz nazywa miasto dobrym wójtkiem. Ja wiem, że 100% własności spółki, no to jesteśmy i ciocią, i wujkiem, także tutaj powinniśmy się wspierać. Uważam w jedną i w drugą stronę. Tu kolega Roman Grzyżewski przedstawił takie rozwiązanie. Jeżeli nie 5, to może zmienić to finansowanie, zmniejszając na przykład o to nie o 5 milionów wnosimy, tylko załóżmy 2,5 miliona, połowę z tego. No ale to są tylko dewagacje, tak nie musi być, tak wcale nie musi być. To trudno mi powiedzieć, jak to z pani panów radnych będzie chciał głosować i jak zagłosuje. No ja wiem, jak będę głosował i w każdym bądź razie no, pewnie argumentacje znowu będą w naszym kierunku, szły takie no, słowa w naszym kierunku, że my to nie dbamy i jesteśmy tym złym wujkiem dla miasta, że nie rozumiemy problemu. Otóż rozumiemy. Ja uważam, że można zejść z inwestycji. Są trudne czasy i nic wielkiego się nie powinno stać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę. Tak, odnosząc się do tych koncepcji, no to też jest jakiś pomysł, rzeczywiście częściowa kwota, ale jest to nadal wróżenie z usług. Na razie to jest po prostu też niczym nieuzasadnione. Trudno dzisiaj powiedzieć, dlaczego taka, dlaczego inna. Ale zostawiam Państwu decyzję. Będziecie jeszcze za chwilę mieli tylko opinię tutaj naszego mecenasa w kwestii tego, co z tym tematem zrobić. Chciałem się odnieść jeszcze do słów pana Romana Grzyskiego. Panie Romanie, mi zależy na dobrej współpracy i na zaufaniu. Myślałem, że do tej pory pracuję nad tym i nic nie wskazywało, przynajmniej nie miałem takiej intencji, żeby ta sytuacja miała to zaufanie rozkruszać, bardziej budować. Ja też wyciągam z tego wnioski, z tej sytuacji i w związku z tym na pewno będę analizował materiały sesyjne inaczej i prowokował jakieś tematy, które w mojej ocenie będą interesujące. Nie wiem, czy trafię w to, co Państwa będzie interesowało, bo różnie z tym bywa. Nieraz dyskutujemy nad tematami pozornie błahymi bardzo długo, jak różne medale, czy one wzbudzają, czy pomniki, czy nazwy parków. No to nie udaje się pozornie łatwych rzeczy. Ale będę inaczej do tego podchodził, abyśmy dyskutowali, bo to w tym nie ma nic złego i można mieć inne zdanie, na tym to polega. I na pewno nie mierzmy to tego taką miarą, że tu ktoś chce rozkruszać jakieś zaufanie, bo razem jesteśmy odpowiedzialni w tym czasie za to miasto i moje decyzje, dlatego mam czyste sumienie, że umiem każdą z nich uzasadnić. Ta także, wydaje się to racjonalne, żeby w tej chwili tak postąpić, aby móc jeszcze lepiej wykorzystać czas, w którym jesteśmy,
spółka wygląda na to, ma niezagrożone zadanie, które realizuje, a my chcemy realizować kolejne wyzwania, które razem za chwilę mamy ustalać. I dlatego definitywnie mówię, o to chodzi, żeby Państwo ten przykład wzmocnił te relacje i to spotkanie miało to wyjaśniać, a nie przeciwnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tak przysłuchuję się tym naszym rozmowom, tak doszłam do wniosku, że to dzisiejsze spotkanie i dzisiejsze zwołanie sesji nadzwyczajnej było nam bardzo potrzebne, ponieważ w końcu dowiedzieliśmy się i zdobyliśmy informacje na temat zdjęcia tych 5 milionów złotych, dlaczego, z jakiego powodu. Oczywiście, że to jest niestety tej kij ma dwa końce, czyli brak dopytania z naszej strony i brak informacji ze strony urzędu. Uważam również, że moim zdaniem, o w ten sposób powiem, ja będę za przywróceniem mimo wszystko tych 5 milionów złotych ze względu na to, gdyż może być tak, że w następnym roku jednak nie dostanie dofinansowania te 1 600 000 i w związku z tym będzie niestety musiała spółka wziąć dodatkowy kredyt jeszcze, nie daj Boże, co obniży wartość spółki również. Uważam, że powinno to zostać te 5 milionów, ponieważ nawet gdyby było to dofinansowanie 1 600 000 ze strony państwa, to zawsze, tak jak w tej chwili, możemy dokonać jakiekolwiek zmiany w budżecie, korektę, cokolwiek, czy w WPF-ie, czy, przepraszam bardzo, czy w naszym budżecie. I uważam, że tutaj działając na dla dobra mieszkańców, żeby nie zmieniać jednak tych cen wody, kanalizacji, no powinniśmy zachować te 5 milionów. Kosztem oczywiście inwestycji w mieście. W tym roku też za dużo się nie działo, nie zostało kilku inwestycji wykonanych. Chociażby patrzmy parking przy ulicy Szpitalnej, to nie zostało w ogóle wykonane. Więc ja będę głosowała za przywróceniem całości kwoty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma pytania? Jeśli nie, Pani Burmistrz, bardzo proszę. Ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałam, ale Pani Radna przed chwilą powiedziała, że ta dotacja ze strony miasta to wpłynie jako jakikolwiek, albo jej brak wpłynie na cenę wody i ścieków. Otóż powtarzam jeszcze raz, to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo znaczący wpływ na te ceny ma ta inwestycja, która się zrealizuje bez względu na to, czy miasto utrzyma tą dotację na rzecz ZWIK-u, czy nie. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Nie do końca, Pani Burmistrz. To, co Pani powiedziała, to po zakończeniu inwestycji będziemy płacili za amortyzację i to będzie dosyć duża podwyżka, a to, co koleżanka Agnieszka powiedziała, to mówiła podwyżka związana z wzięciem kredytu przez ZWIK, a to przez parę minut, czy nawet kilkadziesiąt minut wałkowaliśmy, że taka podwyżka będzie niezależnie, znaczy zależnym właśnie, czy będzie musiał ZWIK wziąć podwyżkę, kredyt, czy nie. Jeżeli będzie brał, na pewno taka podwyżka będzie, więc proszę nie wprowadzać w błąd. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej głosów. Tutaj na sali sesyjnej też nikt nie chce zabrać głosu, więc zamykamy dyskusję w tym punkcie. W punkcie trzecim przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2020-2025. Czy tutaj jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jest wniosek o zabranie głosu przez Pana Mecenasa. Bardzo proszę, Panie Mecenasie. Dzień dobry, Państwo Radni, Panie Przewodniczący. Ja w swojej informacji kierowanej do Pana Przewodniczącego zwróciłem uwagę na złożoność tematu w zakresie możliwości występowania przez grupę radnych z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Otóż tak jak wskazywałem, zgodnie z artykułem 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tego typu inicjatywę literalnie rzecz biorąc ma łącznie zarząd jednostki samorządu terytorialnego, czyli w tym momencie pan burmistrz. Z
zwróciłem uwagę na to, że co prawda w doktrynie istnieje pogląd taki, że ten przepis dotyczy sytuacji, o którym mowa w dalszych ustępach tego artykułu 230, to obejmuje proces uchwalania wieloletniej prognozy finansowej łącznie z uchwałą budżetową, gdzie wówczas mamy tryb złożony, który obejmuje zasięganie opinii RIO i obejmuje o wiele większy zakres formalności niż dzieje się to w ciągu roku budżetowego. Natomiast no, zwracam od razu uwagę, że w praktyce tego typu uchwały są podejmowane wyłącznie na wniosek organu wykonawczego. I w mojej ocenie istnieje duże ryzyko, iż Regionalna Izba Obrachunkowa przyjmie tę interpretację literalną, tak jak ona, ten, jak ten przepis wyraźnie stanowi, aniżeli celowościowo. I w tym momencie no tutaj radziłbym o uwzględnienie tego faktu. Dziękuję bardzo. Pani Sarnik, bardzo proszę. Oprócz wątpliwości tutaj pana mecenasa Tabora, ja chciałam zgłosić też państwu taką uwagę zasadniczą. Nawet nie wiem, powiem szczerze, że mam problem z wytłumaczeniem tego, bo tak naprawdę ten projekt zmiany WPF-u przedłożony przez państwa, no nie można tego tak zrobić po prostu. Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej, tak samo jak uchwałę budżetową, podejmuje się raz na początku roku. I te uchwały obie, teraz się już skupimy tylko na WPF-ie, podlegają zmianie. My przedkładamy te zmiany no najczęściej co miesiąc. Zdarza się też, że pan burmistrz zarządzeniem zrobi tą zmianę, ale w każdym razie przy każdej zmianie odnosimy się do stanu poprzednio uchwalonego. Państwo przedkładając te materiały, złożyliście wniosek sporządzony no właściwie moimi rękami przez pana burmistrza do uchwały, która była podjęta we wrześniu. W tym czasie zmieniliśmy już przecież wszystkie dochody, wszystkie wydatki, ponieważ już było zarządzenie zmieniające budżet. Zmieniliście państwo przecież i sam budżet, i sam WPF w październiku. Więc powrót teraz do uchwały wrześniowej spowoduje, że no ona będzie zupełnie oderwana od czegokolwiek, nie będzie się zupełnie zgadzała z uchwałą budżetową, bo budżet przecież to jest roczny wycinek WPF-u. To przecież musicie państwo wiedzieć. I no, ja potwierdzam tutaj, jakby pan mecenas mówi ze swojej strony, natomiast tak przygotowana uchwała, ona na pewno będzie uchylona. Tak się tego nie robi. Gdybyście państwo chcieli rzeczywiście przywrócić te 5 milionów złotych, to należało wziąć uchwałę październikową przez państwa uchwaloną, dokonać tej zmiany w załączniku numer 2 i stosownie do załącznika numer 1, no i do tego zrobić objaśnienia. Tak to należałoby zrobić. Wzięcie ni z gruchy, ni z pietruchy zmian do budżetu, które nastąpiły we wrześniu, to jest zupełnym nieporozumieniem. No równie dobrze mogliście państwo wziąć z czerwca, z maja, bo to i tak by się nie zgadzało. Ale jeszcze o jedną rzecz chciałabym prosić. Nawet jeśli państwo tę uchwałę uchwalicie, to bardzo bym prosiła, żeby usunąć tam moje nazwisko z objaśnień, które są, ponieważ te objaśnienia, z których państwo skorzystaliście, ja rzeczywiście robiłam i zrobiłam załącznik numer 1 i numer 2, ale to było do danych adekwatnych do zmian dokonanych we wrześniu, nie do listopadowych. Także bardzo proszę, przynajmniej się tutaj nie posługujcie państwo swoim nazwiskiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są do tego punktu jeszcze pytania? Pan Stanisław Bełniak, proszę bardzo.
No więc wracamy do dyskusji, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku i w styczniu ubiegłego roku. Pani skarbnik, powtarzam to do znudzenia może, ale radni nie są w stanie dokonać zmian w UPF-ie, o których pani mówi. Pani jest strażniczką tej wiedzy tajemnej i pani musi to zrobić, żeby to było zgodnie z zasadami. Oczywiście pani ma inny pogląd na ten temat, ale w moim przekonaniu i w przekonaniu najprawdopodobniej RIO jest ten pogląd niesłuszny. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie przygotować WPF-u, uwzględniając wszystkie elementy, które tam powinny być. My, mając to na uwadze, żeśmy przygotowali uchwałę, którą pani przygotowała, a Rada podjęła w miesiącu wrześniu. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie tego, że w miesiącu październiku wprowadzono dodatkowo bodajże 100 tysięcy złotych jako wydatki na zadania przypadające w latach następnych, bodajże w roku 2021. Chodzi o pomiary geodezyjne. Innych zmian tam w stosunku do wrześniowej uchwały w UPF-ie nie ma. Tej uchwale, którą chcemy obecnie zmienić. Ja tutaj nie widzę żadnych konsekwencji z pani strony, ponieważ uważam, że zmiana jest logiczna, ponieważ my zmieniamy uchwałę, która została podjęta w miesiącu październiku, a że to jest uchwała taka sama jak w miesiącu wrześniu, to w moim przekonaniu nie ma żadnego znaczenia, bo przecież mogły warunki zaistnieć takie same, jakie były obecnie. Takie same warunki mogły zaistnieć, jakie były w miesiącu wrześniu. To tyle, jeżeli chodzi o ten temat, no, że tak powiem, bardzo trudny, ponieważ jak powiadam, my tutaj nie jesteśmy ani księgowymi, ani ekonomistami, jesteśmy działaczami społecznymi, którzy mają zupełnie inny ogląd, jak pani jako biuralistka czy księgowa w tym względzie. Natomiast jeżeli chodzi o tą podstawę prawną, oczywiście tutaj pan mecenas wydał tą, no, trudno to nazwać opinią, ale stanowisko jego i jest ten przepis 230, artykuł 230 ustawy o finansach publicznych, ale jednocześnie jest wiele orzeczeń RIO i wiele orzeczeń sądów, jak również są głosy, no, praktyków i teoretyków finansów, które mówią, że ten przepis odnosi się jedynie do warunków, kiedy powstaje ten WPF połączony z budżetem. Chodzi tutaj o uchwały te roczne budżetu i WPF. Jeżeli by przyjąć ten tok rozumowania, panie mecenasie, to by oznaczało, że Rada wtedy bardzo istotnych elementów jej właściwości, a więc uchwalania budżetu i kształtowania WPF-u, nie ma żadnych kompetencji. Nie ma żadnych kompetencji, bo jeżeli nie może przedstawić własnego projektu i nie może dokonać de facto zmian, bo tam się mówi o projekcie, o zmianach, no to wobec tego, po co te dwa dokumenty mają trafiać jako projekty burmistrza na sesję, skoro on może to doskonale, w moim przekonaniu, interpretując tak ten przepis, dokonać z własnym zarządzeniem. I słuszny moim zdaniem jest tutaj to zastrzeżenie, o których pan tam też pisze, panie mecenasie, że są, właśnie o tym mówiłem, te orzeczenia i wyroki, jak również stanowiska teoretyków finansów publicznych i prawa administracyjnego i samorządowego, że dotyczy to tylko właśnie tych uchwał, które są przygotowane, no, że tak powiem, roczne. Natomiast jeżeli w trakcie roku to się odbywa, to oczywiście takich tutaj tej interpretacji, o której mowa w artykule 230 być nie może. I jeszcze jeden element, który tutaj nie został dopełniony przy tej uchwale, którą obecnie próbujemy zmienić, mianowicie RIO bardzo, przynajmniej RIO w Poznaniu, bardzo poważnie traktuje uzasadnienia do uchwał, a szczególnie jeżeli chodzi właśnie o te uchwały o WPF-ie. Proszę Państwa, zdarzają się, że z powodu braku uzasadnienia bądź jego lakonicznego uzasadnienia te uchwały przez RIO są kwestionowane. I jeżeli tutaj
przez ponad godzinę żeśmy mówili, że to jest przez nas kwestionowane, że dlatego tylko, że nie było wprost zapisane, czego dotyczy ta zmiana, że mamy wątpliwości, to wobec tego, podnosząc ten argument, można uznać z dużym prawdopodobieństwem, że RIO, jeżeli by wiedziało o tej sytuacji, tą uchwałę z października by również zakwestionowało. Natomiast ja uważam, że RIO tutaj, oczywiście to jest indywidualna decyzja, ale w mojej ocenie RIO tutaj nie będzie miało podstaw do zakwestionowania tej uchwały, którą grupa radnych przedstawiła dzisiaj do podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan mecenas. To tylko odnosząc się do słów pana radnego Stanisława Wełniaka. Otóż to, o czym pan wspomniał, ja właśnie o tym powiedziałem. Są dwa poglądy, z czego jeden jest oparty na wykładni literalnej, drugi celowościowej. Natomiast ten nurt oparty na wykładni celowościowej, który to pogląd pan podziela, jest jednostkowym poglądem wyrażonym w doktrynie. Ja nie spotkałem się orzeczeń ani regionalnych izb obrachunkowych, ani też wojewódzkich czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, które by wskazywałyby na uwzględnienie tego poglądu. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę, że podobnie sytuacja się ma w przypadku zmian w budżecie. Wyłącznym inicjatorem zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego jest organ wykonawczy jednostki. To nigdy nie budziło u Państwa wątpliwości, nigdy nie pojawił się projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu w trakcie roku oparty na założeniu, że Radzie taka kompetencja przysługuje. Natomiast w przypadku UPF-u to się pojawia teraz pierwszy raz. Jeżeli Państwo taką uchwałę podejmą, no to będziemy czekać pewnie na rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która za jednym z tych poglądów będzie musiała się opowiedzieć. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Stanisław Wełniak, proszę bardzo. Pytanie. Oczywiście, panie mecenasie, ja podzielam ten pogląd, z tym jednak, że pan nie dopowiedział, że jeżeli chodzi o budżet, to oczywiście inicjatywa w trakcie roku należy do burmistrza, ale rada ma możliwość zmiany tej inicjatywy, że tak powiem, ponieważ może te propozycje, które burmistrz zgłasza w trakcie roku, odrzucić albo dodać swoje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Starnik, poproszę. Proszę Państwa, w uzasadnieniu zmiany WPF-u każdorazowo piszemy, że dostosowuje się poprzez te zmiany wszystkie dane w WPF-ie do danych, które zostały zmienione aktualną uchwałą budżetową. Ponieważ uchwałę zmieniającą budżet Państwo podjęliście 28 października i między innymi zwiększyliście dochody o 527 tysięcy, wydatki, już w tych wszystkich szczegółach nie mówię. Odejmując tą przedkładaną teraz ten projekt przez Państwa uchwały, cały WPF jest zupełnie niezgodny z aktualnie obowiązującą, niekwestionowaną przecież przez Państwa uchwałą budżetową. No dajcie sobie Państwo powiedzieć, przecież ile lat obowiązuje WPF, tak naprawdę robimy go od 12 roku, wszystkie wskaźniki i cała ta dyscyplina obowiązuje od 14 roku i za każdym razem zachowujemy zgodność jednych danych z drugimi. Uda mi się czasami rzeczywiście czegoś nie uwzględnić i to zawsze jest tam, powiedzmy, kwestionowane. Rzadko, bo rzadko, ale też przecież mi się zdarza. Ale tutaj Państwu się to zupełnie rozjeżdża. Jedno z drugim jest zupełnie niezgodne. No, wierzcie mi Państwo, ja już więcej tutaj głosu nie zabieram. Bardzo tylko proszę, żeby usunąć tamto moje nazwisko, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan Stanisław Wojtuń i potem pan Stanisław Wełniak? Proszę. No właśnie, ja mam pytanie, bo czytając projekt tej uchwały, no mam podobne spostrzeżenia z pani skarbnik, że zapisy w uzasadnieniu w ogóle, no, intencją jest zmiana jednej kwoty 5 milionów złotych, a zapisy w uzasadnieniu dotyczą no, zupełnie czegoś innego.
Ale pytanie mam do wnioskodawców. Nie wiem, kto z tej grupy odpowie. Dlaczego taki pośpiech? Dlaczego w ciągu 2 dni należało, znaczy została zwołana sesja i należy to zmienić? Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wywelniak. Proszę. Jeżeli panie skarbnik twierdzi, że będzie to powodem do unieważnienia tej uchwały przez RIO, to moja propozycja jest taka, żeby pani dostosowała do tych warunków, które są obecnie po podjęciu uchwały w miesiącu październiku przez Radę w sprawie zmiany w budżecie. Czy można uzyskać odpowiedź? Panie Stanisławie, czy można jeszcze raz troszkę głośniej, bo nie zrozumieliśmy pytania? Jeżeli pani skarbnik uważa, że będzie to zakwestionowane przez RIO, czy można prosić, aby pani skarbnik była uprzejma, dopasować, że tak powiem, chociaż nie o to, to słowo jest nieodpowiednie, poprawić, że tak powiem, projekt tej uchwały, który za chwilę mamy głosować, który by uwzględniał zmiany, które zostały wprowadzone w projekcie, w uchwale budżetowej podjętej przez Radę w miesiącu październiku. Dziękuję. Chciałbym Państwa zabrać głos. Nie widzę. Nie ma więcej informacji, odpowiedzi, pytań, a jeszcze jest pytanie pana Stanisława Wojtunia, proszę. No ja zadałem pytanie, czy kto z wnioskodawców, ktoś mi odpowie na to pytanie, czy nie? Pan Stanisław Wojtunia, czy zgodnie? Pan Stanisław, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę pan Stanisław. Ja dokładnie nie wiem, jaka była intencja wnioskodawców, natomiast wiem, jaka jest moja intencja. Moja intencja jest taka, aby przywrócić ten stan, który był pierwotny z tego powodu, że za chwilę będzie projekt budżetu przedstawiony przez burmistrza i który nie będzie uwzględniał tego wydatku w roku 2021. Jest to istotny element całości budżetu, ponieważ jest to 5 milionów, które mogą się znaleźć w inwestycjach oczywiście miejskich, jeżeli takiej uchwały nie będzie. Natomiast jeżeli nie, no to konstrukcja budżetu na rok przyszły zupełnie bierze inny wymiar, bo albo te inwestycje będą na tym poziomie sprojektowane w tym pierwszym tutaj rozdaniu przygotowanym przez panią skarbnik na poziomie tam bodajże 7 milionów złotych, albo będzie też zwiększony deficyt, który będzie również możliwość dyskusji na panie Stanisławie, teraz traciłem głos, bo nie słyszymy pana. To może krótko tylko. Ja powiem, że to ja nie wiem, jakimi tam radni się kierowali przesłankami. Natomiast ja uważam i taka jest moja przesłanka, że tak powiem, chyba to złożeniem ostatecznej wersji projektu budżetu przez burmistrza, ponieważ jest to 5 milionów złotych, które ma istotny wpływ na wydatki, które będziemy planować w roku przyszłym na inwestycje, jak również na poziom deficytu budżetu miasta na 2021. Natomiast czy pani skarbnik byłaby uprzejma odnieść się do tego, czy jest gotowa do poprawienia, że tak powiem, tego projektu uchwały uwzględniających zmiany uchwale budżetowej z miesiąca października? Dziękuję. To było pytanie do pani skarbnik. Czy pani skarbnik? Nie, pani skarbnik nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Czy jeszcze są pytania i jakiekolwiek uwagi od państwa radnych? Pan Krzysztof Toronkiewicz. No ja jeszcze mam 2 pytania. Znaczy właściwie to jedno. Jedno to jest takie trochę ironiczne, bo nie rozumiem, dlaczego pani skarbnik miałaby nie odpowiedzieć na to pytanie. No jakby nie było, to pani skarbnik no powinna współpracować z radnymi. Tutaj no niestety widać
ewidentnie, że no, pani skarbnik ma bardzo mocno w poszanowaniu całą Radę. Druga rzecz, ja mam takie pytanie, chciałbym się jeszcze dowiedzieć, żeby to było powiedziane głośno, ja akurat wiem, ale chciałbym, żeby to było powiedziane głośno, kto zasiada w zarządzie MZWiK-u jako przedstawiciel miasta. Bym prosił o odpowiedź. Dziękuję. Pan burmistrz chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wyraziłem swój pogląd na temat tej gospodarki finansowej, zamierzeń inwestycyjnych. Nie zamierzam go zmieniać, dlatego tutaj pani skarbnik po prostu nie zamierza odmawiać współpracy z państwem, tylko my mamy wypracowane stanowisko. Państwa uwaga, która jest efektem no, tego gdzieś przeoczenia czy niedoczytania, jest to dzisiaj wyjaśniane, są argumenty, ale to nie zmierza w tą stronę, że państwo przekonujecie mnie teraz, żeby przygotować ten materiał, aby ta uchwała spełniała te wszystkie wymogi. Ja nie wykazuję tutaj inicjatywy, to ja nie wykazuję tej inicjatywy i nie podejmę tego. Uważam, że jest od początku do tej chwili, to jest właściwe w tej chwili podejście. Państwo macie wyjście, możecie zaplanować w projekcie budżetu przyszłego roku stosowną kwotę kosztem inwestycji. Mamy do dyspozycji daną kwotę i to się może to znaleźć, jeśli zabiegacie konkretnie o zachowanie tego wsparcia. To nie musicie dokonywać takich skomplikowanych ruchów jak te. Niechętnie to mówię, ale widząc, że zamierzacie podjąć tę uchwałę, niezależnie od tego, że zapowiadane są tutaj konsekwencje, przecież to już przerabialiśmy. Szkoda, żeby znowu no, wracały z tego typu opinie, orzeczenia, a potem będzie wszyscy szukać wizerunkowego jakiegoś lekarstwa. Po co to wszystko? Chcecie wrócić z pomysłem dofinansowania, no to za chwilę projektujemy budżet przyszłego roku. Nie musi to się znajdować w wieloletniej prognozie, może się znaleźć w zadaniu w projekcie budżetu przyszłego roku. Uważam jednak, że to jest niewłaściwe. Dziękuję bardzo. No to myślę, że już na koniec. Pan Krzysztof Gorąkiewicz. Zgadzam się z panem burmistrzem jak najbardziej. Ja powiem tak, ja jestem gotowy zagłosować za tym projektem ze względu na to, żeby zobaczyć, czy Rio nam zakwestionuje, czy nie, bo jednak jakby nie było, jakaś tam furtka została w ustępie 6 nam przekazana. Jest to jakaś nauka dla nas na przyszłość, więc wart jest to zaryzykowania i zagłosowania. I tak jak pan mówi, panie burmistrzu, jeżeli to Rio nam zakwestionuje, no pochylimy czoła, nie ma problemów, ale te 5 milionów na pewno w budżecie się znajdzie dla MZWiK-u i myślę, że wszyscy będą za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Ja jeszcze bym chciała, żeby wrócić do pytania, które zadał pan Krzysztof Koronkiewicz, czyli kto zasiada w zarządzie, nadzorze, w zarządzie, przepraszam, ze strony miasta. Szanowni Państwo. Proszę bardzo, pani prezes. Zarząd spółki jest jednoosobowy, jest to moja osoba, natomiast nad zarządem jest Rada Nadzorcza i składa się z osób, jest to pani skarbnik tutaj obecna, pani wiceburmistrz i pan radca prawny. I dwóch pracowników spółki wybieranych z ramienia wszystkich pracowników w głosowaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Krzysztof Koronkiewicz. No i tak już na koniec to tylko chciałbym jeszcze raz powtórzyć, bo wiem, że nasza relacja idzie w miasto. Na pewno też dziennikarze słuchają. Chciałbym powiedzieć pani skarbnicy Jadwiga Skurcz, pani wiceburmistrz, pani Hołodowska i pan Tabor są w tej grupie, którzy reprezentują miasto. Mam nadzieję, że jest to jasne. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli wyczerpał się temat, zamykamy ten punkt i przechodzimy do głosowania nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na gminę miasto Złotów na lata 2020-2025. Ja będę kolejno wyczytywał nazwiska państwa radnych. W zwrotnej odpowiedzi poproszę o
potwierdzenie za, przeciw lub wstrzymuje się. Zanim przejdziemy do głosowania, pan burmistrz jeszcze chciał zabrać głos. Zgłaszam wniosek o wycofanie w objaśnieniach przyjętych do tej uchwały, które są podpisane nazwiskiem Jadwigi Skurcz, nazwisko pani Jadwigi Skurcz oraz datę. Mówię nazwisko pani Jadwigi Skurcz, pani skarbnik. Taki wniosek. Nazwisko. Czyli to jest wniosek formalny, który teraz przygotujemy o wycofanie nazwiska pani Jadwigi Skurcz z projektu uchwały. Ja mam pytanie do pana Tabora, czy to taki wniosek może paść, czy to mogą tylko wycofać wnioskodawcy to zmiany w tej uchwale? Proszę bardzo, pan mecenas. Jeżeli chodzi o dokonywanie zmian w uchwale, to tutaj stosuje się zasady ogólne. Czyli wniosek o zmianę do projektu uchwały może złożyć radny bez względu, czy to jest wnioskodawca. Natomiast tego typu obostrzenie dotyczy jedynie zmiany w porządku obrad. Bo wtedy do tego, iż wymagana jest oczywiście odpowiednia większość głosów, jest wymagana jest również zgoda wnioskodawcy. Natomiast przy dokonywaniu zmian, dokonywaniu zmian, nie mamy nic do czynienia ze zmianą, ale przy zgłaszaniu zmian stosuje się zasada zmiany. Dziękuję. Więc gotujemy ten wniosek. 10 minut przerwy. No, przepraszam, jest jeszcze może pani prezes Iwańska na sali? Tak, jestem. Mam pytanie, bo wspomniała pani o inwestycji. Nie wiem, czy mogę je tutaj zadać teraz odnośnie tam ulicy Matejki, to nie Stasica pani mówiła, szpitalna Stasica, Stare Miasto, niedługo będzie, bo tam na dzień dzisiejszy jest właśnie rozkopane te chodniki, właśnie ten asfalt jest rozryte, to wszystko to zostanie przywrócone do stanu istniejącego, czy to będzie tylko tak załatane powierzchownie? Bo tam nawet i asfalt wycinali i widziałem, że jest w dużym stopniu zaawansowania ta inwestycja, nowa kanalizacja jest kładziona. No. Oczywiście, że wykonawca musi wszystko przywrócić do stanu pierwotnego, łącznie z trawą na wiosnę. Dziękuję, tylko takie jedno pytanie miałem. Dziękuję pani. Wznawiam obrady. Czy są wszyscy obecni radni? Ja jestem. Również jestem. Również jestem. 13 radny jest obecny. A więc przejdziemy do głosowania numer 1. Został zgłoszony wniosek przez pana burmistrza. Odczytam jego treść. Jest to wniosek burmistrza miasta Złotowa dotyczący wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasto Złotów na lata 2020-2025, aby w załączniku numer 1 w objaśnieniach przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy miasto Złotów na lata 2020-2025 usunąć nazwisko J. Sturcz, zawarte w ostatnim wierszu tych objaśnień. Przechodzimy do głosowania nad tym wnioskiem. Ja będę odczytywał kolejno alfabetycznie nazwiska poszczególnych radnych i poproszę w zwrotnej odpowiedzi o słowa za, przeciw lub się wstrzymuję. Zaczynam od pani Aldony Hamarczuk. Jestem za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz? Jestem za. Janusz Justyny nie ma. Grzegorz Polera? Jestem za. Krzysztof Korunkiewicz? Czy jest pan Krzysztof? Tak, jestem za. Dziękuję. Krzysztof Kulasek? Jestem za. Jakub Jęszkowski, jestem za. Stanisław Wełniak? Za. Stanisław Wojtuń? Jestem za. I Krzysztof Żelikowski. Jestem za. Więc wniosek jednogłośnie został przyjęty. I teraz wprowadzimy ten wniosek do projektu uchwały i przyjdziemy do głosowania nad uchwałą.
Szanowni Państwo, przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Złotów na lata 2020-2025 wraz z wprowadzoną zmianą. Ponownie alfabetycznie będę wyczytywał nazwiska poszczególnych radnych. Bardzo proszę, pani Aldona Hamarczuk. Za. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Pan Grzegorz Kulera. Jestem za. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Jęszkowski, jestem za. Stanisław Wełniak. Za. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem przeciw. I pan Krzysztof Zielichowski. Wstrzymuję się. Dziękuję. Za chwilkę poznamy wyniki głosowania. Można tak w wolnej chwili powiedzieć, że to spuentować to te głosowanie, to można powiedzieć, że mieszkańcy wygrali. Przedstawiamy wyniki głosowania. 9 głosów za, 1 głos przeciwny i 1 wstrzymujący się, a więc uchwała została podjęta. Punkt 4, Szanowni Państwo, zamykamy. Porządek obrad został wyczerpany. Tym samym zamykam 23. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złotowie. Przypominam, za kilka minut przejdziemy do spotkania w sprawie